Przygody, przygody. Jak my lubimy bardzo przygody, lubimy przeżywać, wcielać się w postaci, lubimy być kimś, kim nie jesteśmy, Marcin. A wy też tak mieliście, że już słyszeliście tą piosenkę? Przygoda, przygoda, przygoda każde, każde chwili No ja to są <laughs> Tak, Tak, tak. To... Taki powinien być dingel w ogóle tego odcinka. Słuchajcie, zapraszam was serdecznie, pogramy podcast. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o gry przygodowe i planszowe. I e, czy planszowe gry przygodowe i RPG. Tożsamość i różnica, bardzo trudny temat. Szalenie trudny, trzy tygodnie się przygotowywaliśmy, także ja grubo ci, będzie. Ja Ci powiem, że to trochę tak zabrzmi jakbyśmy doktorat pisali. Tożsamość. <laughs> Tożsamość i różnica, no, 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 wiesz. no nie wiesz, bo to same mądre rzeczy my mówimy. O czym wiecie, prawda? No Dobrze, to słuchajcie, w co było grane. Chciałem wam powiedzieć, że grałem w grę, która nazywa się Point City, Piotrze. Point City, aha. Point City. To, to jest i... gra polegająca na tym, że y, budujesz sobie swój silniczek, jak w Splendorze, i za odpowiednie symbole kupujesz następne karty, które są jeszcze silniejsze i, zdoby... i wygrywa gracz, który zdobywa jak najwięcej punktów. W końcu Chcesz stopka. mi powiedzieć, że taki mały, karciany city builder troszeczkę? Nie ma tam żadnego city Nie? buildera. No, to, no ale w zasz, w temacie. W sensie. Słyszałeś w sensie. o grze Point Salad? Nie, nie słyszałem. No to jest bardzo podobne. A to Lucky Duck Games chyba to wydało, tak, tak? Point City. No. Czyli Point City jest mm, point City rozwinięciem. Jest... Chyba tak. No, ja nie grałem w Point Salat, nie grałem, ale hmm. słyszałem od osoby, która mi przekazała tę grę, z którą ją testowałem, że Point City jest jakby rozwinięciem tematu. Hmm. No to jeżeli chodzi o bo, co było u mnie grane, bo jesteśmy w bloku te, dla tych, którzy nie wiedzą mnie, nie śledzą, nie słuchają regularnie naszych materiałów i potem dziwią się, że dlaczego w temacie jest to i na miniaturze jest to, a potem oni gadają sobie o tym, co oglądali i A w kinie. nie, nie, to, to, to jest, to, to jest clickbait, to po pierwsze. <grym> znaczy tak, miniatura oczywiście to ży, żyje własnym życiem i ona musi się rządzić prawami, które narzucił na nas YouTube, a tak? YouTube narzucił na nas takie coś, że. No, żeby, 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 miniatura, żeby miniatura powinna być odmóżdżona, najprostsza i żeby trafiała w naj, naj, najgorsze wasze instynkty. Tak, żebyśmy byli odnalezieni w czeluści y, chłamu YouTubeowego wszelkiego rodzaju. Znaczy, no, nie tylko chłamu, w sensie, żeby, no, żeby no... w tej masie być jak Ale umówmy klikniętym. się, Piotrze, umówmy się. No. No, YouTube, Jednak... to jest, YouTube jest śmietnikiem, naprawdę. W naszej tam. branży też jest dużo śmietnikowych kanałów. Jest, no. jest, no i właśnie, no i po to no. miniatura, żeby, po prostu, żebyśmy zwrócili na siebie uwagę, a potem no, to już są ważne rzeczy, się dzieją na materiale. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, nie śledzą, nie, nie wiedzą, jak wygląda Struktura naszych podcastów, to już tłumaczę, słuchajcie, na początku jest blog, co było grane i tutaj o. mówimy sobie z reguły o rzeczach, które działy się na kanale, ale działy się też w naszym prywatnym życiu no. geeka, czyli co przeczytaliśmy, w co zagraliśmy. Czasami mówimy o kinie, czasami mówimy On. sobie o tym, co przeczytaliśmy, jakieś książeczki, coś. W Point Salad grałem. Znaczy, o. Point City. Marcin, teraz na przykład Grałem. No, jesteśmy w bloku powitalnym. Witam serdecznie, pogramy TV. Już mi się bloki mylą. <laughs> no i, i tak to wygląda. Więc A później jest y, y, blok tematyczny, ten główny, y, związany z tematem naszego podcastu. Dzisiaj będziemy mówić sobie, jak już mówiłem na, wspomniałem na początku, czyli przygodowe gry planszowe i RPG. tożsamość i różnica, więc będziemy mówić sobie, jakie doświadczenie płynie Dobrze. w kontekście gier przygodowych i gier RPG. No, po, ponieważ mi się różnica? bloki pomyliły, to może już zaczniemy od tematu głównego. Nie, bo ja też mam co było grane. Ty, teraz pomieszamy wszystko. <gry> Okej. Okay. To u mnie co było grane? Słuchajcie, ja grałem w dziwną grę w ogóle, którą od, od razu Marcin, Marcinowi wysłałem y, zdjęcie, bo uważam, że to jest w ogóle super temat y, w kontekście naszych odcinków gameplay mówię show, o grze muzycznej. Mówię o, grze, mówię tak, mówię o gameplay show, gdzie spotykamy gości, dzielimy się z nimi pasją i pokazujemy, że można grać w gry z każdym, bo przypominam, mamy taką serię odcinków, gdzie zap, zapraszamy różnych gości z show biznesu, y, osób, które nie grają w gry planszowe i chcemy też poznać te osoby, zrobić z nimi taki mini wywiad. Ostatnio graliśmy sobie z e, Agnieszką Kulon, tak? Z Klaudią. Klaudią, Agnieszką. A, widzisz, nie? ja mam sentyment do Pozdrawiam wszystkie Agnieszki, jesteście super. Klaudię też. Tak, Klaudię też bardzo fajnie. Więc zobaczyć sobie ostatni gameplay z Klaudią, e, arcymistrzynią szachową. No i znalazłem taką gierę, która idealnie by się wpasowała w taki format właśnie gameplay show, czyli gra hister. Ciekawe, dlaczego nie hipster? Mnie to bardziej pasowało. I teraz tak, gra hipster to jest gra... Hister. Hister, przepraszam. A widzisz, sobie zakodowałem hipster. Gra hipster to jest gra The Music Party Game, czyli jak słyszycie, jest to gra imprezowa. I jest to troszeczkę taki miszmasz gry muzycznej i gry quizowej, w których nie, odpowiada... nie odpowiadamy na pytania. Tylko to bardziej jest w formie takiej gry, w której dociągamy sobie kafelki. Na tych kafelki, kafelkach są daty, nazwy autorów muzycznych, twórców muzycznych, rok wydania, jest bardzo istotny, bo jest w centrum, i właśnie tytuł tego utworu jakiegoś znanego. Więc mamy kilkanaście takich, kilkadziesiąt kart tego typu wyglądających. Każdy gracz otrzymuje początkową startową kartę z datą i ze swoim artystą eee, to jest jego start i będziemy tworzyć taką e, linię chronologiczną powstawania tych utworów tak na początku masz jakiś utwór i datę na przykład 1690 1000... Czyli najpierw jest epka <laughs> jest tak e, 1969 ja miałem, ja miałem na przykład taką kartę rozpoczynającą Joe Cocker with a little helps from my friends taki utwór Joe Cocken. No i co? O co chodzi w tej grze? I teraz tak. Dociągamy na samym początku po kolei, idziemy według wskazówek zegara, dociągamy kolejną kartę. Mm, każdy gracz dociąga jedną kartę i, i z, czytujemy sobie y, smartfonem QR-kod i w tej aplikacji, która jest dołączona do tej gry darmowa, którą możemy sobie ściągnąć, y, ta aplikacja pozwala nam uruchamiać te utwory. Y, I słyszysz ten utwór, który jest na tej karcie w postaci QR-kodu. No. no i zastanawiasz się... Y, tak, jaki to tytuł, tak? Co to za autor jest tej muzyki? Nie? A to nie jest napisane na tej karcie? Yy, nie, wiesz, co? Bo na tej karcie widzisz tylko QR kod na początku. Aha, rozumiem. I dopiero I jak odwró ją odwró odwrócisz i zgadniesz... To tam jest data, to wtedy... to jest wszystko, tam jest odpowiedź na, 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 na rewersie Aha. tej karty, nie? Więc zastanawiasz się, gdzie sobie ją ustawić, czy, w jakiej chronologii tych kart już masz no na tym. Ale to wiesz, że to, to trzeba znać muzykę się nam. muzyce. No trzeba tak. trochę znać. Bo wiesz, no. ja tylko Nirwany znam. No, no tak, to rzeczywiście, tam jest sporo tych różnych, ale tam jest sporo szlagierów takich topowych, które na pewno kojarzysz. A jest zespół Perfect? Słyszałeś? Perfekt? Polski ten no. zespół? No nie wiem, nie, nie trafiłem. Ale raczej angielskie są? Ale Madonna jest, wiesz, jest Joe Cocker, kto tam jeszcze jest? Sting, J J Jackson, stinki Michael Jackson jest, o to ja gram. No, ale w kurde, powiem ci, że w ogóle fenomenalne. A ty masz tę grę? Świetna zabawa. Nie, nie mam jej. Im, no to jak, może, stary, jesteśmy kanałem planszówką. Możemy ją zaraz mieć, od teraz już. No to... Już dzwonię. No, bo y powiem ci, że jest bardzo fajny flow. Jest to rzeczywiście gra imprezowa, która robi imprezę, no bo słyszysz muzykę, nie? Jakby gracie ta muzyka w tle. I dodatkowo jest interakcja pomiędzy graczami, bo ty masz dodatkowo żetony, i możesz w pewnym momencie, jeżeli widzisz, że autor, znaczy gracz, który zastanawia się, on postanowił ustawić sobie już tę kartę, jeszcze nie zgadł, ale postanowił sobie gdzieś tam ułożyć jo, w tej aha, chronologii ja tą rozumiem. kartę. I uważa, że jest źle. I uważam, że na przykład źle postawił, to ja wtedy mówię jako pierwszy, kto to pierwszy ten lepszy, stawiam żeton i mówię, że ja bym postawił to tu, nie? Uh -huh. Na przykład. I wtedy, jeżeli ja wygram, to ja mu zabieram tę kartę i już mam ja punkt, bo każde te twoje karty, uh -huh. które masz zagrane to prawidłowo, to jest dla ciebie punkt. Więc jest ry rywalizacja, jest inter interakcja pomiędzy graczami, jest negatywna interakcja, bo sobie podbierasz i powiesz, że są całkiem pozytywne emocje, bardzo fajny system No z aplikacją, przy okazji słyszysz muzyczkę, y jeszcze raz powtórzę, tytuł, hister y i to wydało wydawnictwo y TMT Toys w ogóle nie znam tego wydawnictwa. E, no. Hister, no. Hister, no. The Music Party Game, The, e, Build Your Music Timeline. Ta w ogóle bardzo gra przypomina mechanicznie też taką grę wydawaną przez Rebel e, i to chyba też się, to się nazywało chyba Timeline. Piotrze, to się nazywa Hister, tylko Hitster. Od hitów. Od A. muzyki hitster. Widzisz, A, tam jest okay. T jeszcze. A, Ta czcionka okay. jest głupio napisana. No, tak, to prawda. Yes. Ale hitster. Jest. Okej, okay. I to ma, wtedy, to ma wtedy sens. To nawet nie musi być hipster, ale hitster. Ok, hitster. dobra. Hitster. Hister. Dlaczego mówimy Hitster? heister, y, Hitster, ok. I... No bo chciałeś być taki czkegoski. Chciałem być taki ten hipster, nie? Właśnie, to hitster, słuchajcie. A to, to... TM Toys wydawnictwo. Co to ty na imprezie byłeś? Tak, byłem na takiej imprezie planszówkowej, e, którą raz w miesiącu organizuję tam u siebie w Domu Kultury. Takie, I tam, takie spotkanie. I tam zakłócałeś ciszę muzyką. Cichem, ciszę współgracz. Tak. Fajnie, no, fajnie, ale fajnie. nie, całkiem spoko. No i grałem też jeszcze w Rumikup, ale uważam, te, taka inna wersja, uważam, ja że. Nie mam ją. Masz Worda Tą Słowną, no, to już, jest, to, to już ma parę lat, to nie jest nowe. To, nowa to gra. nie jest żadny nowy, nic nie, no, nowy. No, Powiem ci, że no. kurde, dużo lepsze niż skrable, uważam. Dużo tak lepsze tak niż skrable, no. no. no to szybsze. Szybsze, dynamiczne, a po drugie wiesz, no w skrablach to po prostu budujesz sobie nowy wyraz, nowe słowo i tyle. Tam nikt nie może ci nic podebrać, nic popsuć, nie? No. A tutaj masz tak, że... rozbieracie słowa. A tutaj rozbieramy te słowa na części, pojawia się teraz więcej tych słów i możesz komuś zabierać literkę. Mało tego, jak ktoś stworzy na przykład swój długi wyraz, no bo tam im większy wyraz, tym więcej masz punktów. Jak na przykład ty nawet dodasz jakąś jedną literkę do tego, swoją, to ty mu te punkty jakby, to ty dzięki temu zyskujesz... Dużo punktów, nie? więc można. Taka negatywna interakcja jest naprawdę spoko. Bardzo fajny jest Rumikub Word. Polecam. Ten liczbowy jest taki. No nie, ale ten Word polecam. Jeżeli już lubicie Scrabble i Scrabble was znudziły, lubicie słowne gry, to Rumikub Word i mu muzyczna giereczka quizowa, hitster jest na propsie. To, Ponieważ to ja jeszcze miałem przyjemność sp sprawdzenia takiej malutkiej giereczki, która nazywa się Go Town. Gra, która została wydana przez wydawnictwo Helvetica. W Polsce chyba jest sprzedawana przez Phalanx. Słuchajcie, gra kosztuje 20 zł. Można myśleć, że nawet za ją gdzieś sobie zdobyć. Może nawet za 5 zł. Trudno stwierdzić. To trzeba sobie zrobić research. Mhm. Gra karciana polegająca na tym, że budujemy sobie wieżowce. Jesteśmy wielkimi deweloperami w mieście. Musimy budować wieżowce z kart, które posiadamy na dłoni. Żeby to zrobić, musimy, każde piętro musi mieć 9 punktów. Na kartach są różne cyfry od 1 do 8. I zawsze piętro musi się składać z dwóch kart i to musi być suma tak, żeby stworzyło to liczbę 9. Cyfrę 9. No liczbę 9. Mhm. No i motyw jest taki, że każdy z nas może kraść komuś najwyższe piętro, dokładając swoje karty. Są różnego rodzaju tam nie, pies stróżujący, kula do zniszczenia i ogólnie bardzo dużo jest negatywnej interakcji. Ale jeżeli chodzi o wzięcie takiej gry na wakacje, gdzie możemy sobie zgrać w kilka osób, uważam, że naprawdę bardzo spokojna pozycja. Hmm, brzmi, brzmi, brzmi ciekawie. Go Town się nazywa. Brzmi ciekawie, zapiszcie sobie. Yy... I ja tutaj mam takie nawiązanie właśnie do tego Hitstera, co, co, o którym wspominałem. Rebel w, wydawa wydaje nadal, bo to jest dostępna gra, y, wydaje małą grę karcianą, która systemowo bardzo przy, przypomina Hitstera. Jest to karcianka Timeline Wynalazki. Tam są różne serie w ogóle. To też polecam Ci w ogóle. Bardzo... A, bardzo time cool. Timeline. Timeline. Yy, małe karty, na których masz daty, i na przykład tu jest kwestia wynalazków. Yy, bo w i, tym Hitsterze, jeżeli dobrze rozum, rozumiem to, co powiedziałeś, no. to tak naprawdę my musimy tylko i wyłącznie zgadnąć datę. Chronologię. Chronologię, tego nie tak. My musimy zgadnąć, jaki to jest utwór i jak wykonawca. Jak zgadniesz, bo to nie powiedziałem, jak zgadniesz, yy, jaki to jest utwór i yy, jaki wykonawca. To dostajesz żeton, który pozwala ci komuś podbierać kartę. Rozumiem. Czy to jest dodatkowa to, premia? To jest Ale dodatkowa ogólnie główną zasadą jest to, żeby zdobyć punkt, to trzeba chronologicznie dobrze tak, to Tak, poukładać. Tak, tak, no, tak. To, to, to jest główna, główny, główny mechanizm gry. Właśnie W grze Timeline to dokładnie to samo wykorzystano, czyli tworzymy chronologię kart. W przypadku Timeline wynalazki, no to tworzymy talię, e, lin linię wynalazków, chronologii, taka taka historyczna. Po prostu no, no ta linia no to chronologiczna Dobrze byłoby mieć jakąś wieżę podłączoną do tego, nie? No, no, jakaś no. taka muzyczka, coś, nie? Jakaś Kara taka za to, że ci się nie udało. Słuchajcie, w momencie nagrywania tego otóż podcastu na platformie Kickstarter jest fundowane, nienawidzę tego słowa, fundowane. Jest przedsprzedaż. Mhm. Gry, to nazywa się Tiny, Epi, Tiny Epic Game of Thrones. I, no, słuchajcie, mamy wersję Tiny Epic grę, grę o tron. 8116 wspierających 13 dni do końca uzbierali prawie 400 tysięcy dolarów. No i powiem Wam, że jak zobaczyłem sobie na. Nie wiem, czy znacie Tiny Epic, ale to są gry, które są po prostu naprawdę epicko małe. Tak, one są małe i właściwie robią bardzo często to, co robią duże Duże gry. planszówki. My mieliśmy tą Zombie. Mieliśmy Zombie. I tam było tak, że naprawdę graliśmy tam. Taki mały Zombie site. Du duża no. gra to była w małym w wydaniu. I tak. tu się okazuje, że będziemy mieli 7 rodów w podstawce. Ehm, dobrze mówię. Dobrze mówię. Mamy wersję. Możemy sobie zagrać w, w multiplayera. Możemy sobie zagrać w solo. Ehm, w kopie w kooperację możemy zagrać w multiplayerze. No, grubo. Dobra. No i tak, mamy siedem frakcji. Jest dom Lannisterów, Starków, Tuli, Baratheona, Ty Ty Tyrell, Joy i Martal. Mhm. No i słuchajcie, jeszcze jest House of Arryn. Są w środku trzy maty małe, które mówią o rundzie, punktach i akcjach. Z kart robimy oczywiście plansze i to jest chyba to jest rodzaj Aria Control z tego co widzę. Pod, pod filmem będziecie mieć link, będziecie mogli sobie zobaczyć. No, ja, jestem, ja jestem mega pod wrażeniem, że, że tak małe elementy i tak duże gry. Są włożone w tak małe, słuchajcie, jest 72, pudełko. Mhm. 72 e, tokeny plastikowe, żołnierzy, którzy są w całej grze. Jest bardzo, są jakieś kości, jest tego bardzo dużo, i to wszystko jest upchane w takie małe pudełko. 45 kart postaci, które się pojawiają, 7 kart bohaterów, 12 kart e, rywalizacji, 12 zamków tokeny zamków. No po prostu tego jest naprawdę bardzo dużo i wszystko jest... My nie mamy tutaj tajny epik, żeby pokazać, prawda? Nie mamy. nie mamy. Ale te pudełka są naprawdę bardzo małe. Tak. Wiecie, to jest gra, którą możecie włożyć do kieszeni marynarki. Tak, tak. tak. To są malutkie giereczki. Jak sama nazwa wskazuje, nie? Yy, sprawdźcie, zobaczcie. Yy, to wydawnictwo robi kawał dobrej roboty. Uważam, że te tajne epiki są naprawdę spoko. Szkoda, że akurat no, nie jest to w normalnym retailu, tylko... Przed sprzedaż na Ale Galakta wydaje serię tych, tych małych giereczek i... i... Ale wiesz co, myślisz to z dużym opóźnieniem. No, na pewno, na pewno. No, to, te, to, co teraz wydaje Galakta, my oglądaliśmy chyba z 4 czy 5 lat temu no, na SN. No, to prawda, to prawda. Ale jest serię, jeżeli chcesz szukać tych małych giereczek, to, to, to Galakta ma w swoich zasobach. Ja na przykład bardzo chciałbym sprawdzić i w ogóle z córką sobie pograć, bo Galakta wydała też w ostatnim czasie małe epickie wyprawy, to się nazywa. I jeżeli nie masz wykupionej licencji, a chcesz zrobić grę, która będzie przypominać tą popularną franczyzę, to po prostu robisz tak jak małe, piskie wyprawy, ponieważ jak patrzysz sobie na grafiki tej gry, to jest duże takie nawiązanie do gry. No teraz nie mam, nie mam, nie mam jak ci pokazać, ale wy możecie sobie zobaczyć. Wpiszcie sobie małe, piskie wyprawy. Jeżeli znacie serię gier Nintendo Zelda, no to tutaj jest mega dużo nawiązań, bo już nawet na samym pudełku jest rycerz, jest, jest W zielonym kapturku. Z, tak, w zielonym kapturku, elfickie uszy. Tak, trafiłem. Jest, no tak, 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 no jest. Nawet nie jest. mam tego przed oczami, nie widziałem Jest księżniczka Zelda, też o. bardzo przypominająca właśnie księżniczka Zelda. Znaczy to nie jest księżniczka Zelda, ale no, przypomina bardzo. No, ale wszyscy wiemy o co chodzi. Jest link w zielonym ubranku, który idzie o. w kierunku zamku, więc no nie ma licencji, ale wszyscy wiedzą o co chodzi, więc ja bym w ogóle pograł. To jest pograł. niesamowite. Ja powiem Ci tak, można że... Można minąć, no. Można to zrobić i, i robić na tym dużo pieniądze, bo to jest mała gra, ale wcale nie mało kosztuje, bo jak patrzę sobie teraz na MPIC-u, który nam nie zapłacił, Yy, za, teraz za to, co mówię. To, a mógłby. A mógłby w sumie. Yy, sto, 105 zł 95 groszy. No to wiesz, małe pudełko, mała giereczka, bo to jest tak dużo gier, gierka jak moja dłoń, nie? Małe pudełko. A 105 zł, no to za stówkę to tak... Nie wiem, czy nie szkoda, no bo tam... Ale tam jest dużo elementów, wiesz. Tylko tam masz, jest sporo fajnych. Masz mipelki, do których tak. możesz zamontować mieczyk albo toporek, wiesz. Tak, tak, no To tak, wszystko tak. jest tam zrobione. Jest. Są ładne kosteczki, ładne karty, ładne Przez, grafiki. No, I to jest tak jak trochę z telefonem, wiesz, płacić za miniaturyzację technologii. To prawda. Yy, za kieszonkową grę. W ogóle fajnie byłoby zrobić kiedyś serię. Trzeba napisać do Galakty, żeby nam podesłała te Oho, powodzenia! <laughs> Pozdrawiamy Galakty <laughs> wydawnictwo, które od siedmiu lat prawie w ogóle nam nic nie przesyła. To prawda. Yy. Posiadło szaleństwa nam kiedyś przesyłały do gameplaya, które się nie odbył. No, znaczy o. odbył się, nagrany jest, leży, ale jeszcze nie jest zmontowany. To może dlatego nam nie wysłałem. <laughs> tak, tak, tak. <laughs> Także tego. Yy, no, ale ja bym sprawdził chętnie małe, epickie wyprawy... Yy. Dajcie znać, czy graliście, czy rzeczywiście jest to taka mała, epicka przygoda. Nie? w małym pudełku. O, przygoda. A przygoda, właśnie, Marcinie, ale jeszcze jedno, bo to z planszowych jeszcze? newsów. Jeszcze? A już, newsowych. chciałem to... zobaczyć, jakie mieliśmy piękne przejście do tematu. Już, górnego. już. Wchodzimy, wchodzimy oczywiście w główny temat. Ja chciałem jeszcze jedynie wspomnieć o dwóch rzeczach. Ty mówiłeś o tej gierce z Kickstartera czy z Gamefunda to było? Kickstarter. Kickstarter. To takie nasze planszówkowe wiadomości, słuchajcie, z tego, co nas zainteresowało, z ostatnich zapowiedzi, słuchajcie, Rebel, Rebel. Wiecie, że o tym, że Rebel to... Ja nie wiem, jaki oni mają pomysł na, na swój marketing, ale mam wrażenie, że to tak bardzo na spontanie wychodzi, na zasadzie po prostu puszczają info, że mamy grę, kupujcie, mm, nie? Nie, ja ci mogę powiedzieć, jak to wygląda. No. Oni są po prostu tak duzi, że zdają sobie z tego sprawę, że e, poczta pantoflowa i środowisko gików i tak przekażą tak, reklamę. A ci, którzy hmm. są casualami, tego nie będą czytać i słuchać i znajdą to w sklepie, bo rebel jest wszędzie. Oczywiście, być może tak to wygląda. Yy, czyli my jakby sami robimy roboty tutaj. E, no ale... zbyt, będziemy o tym opowiadać teraz. Ale, ale, ale mają też takie gry, w które mają jakąś kampanię, wiesz, i marketing, nie? Jak wychodził Nemesis, no to, wiesz, no to mhm. działo się wszędzie, nie? Były materiały o tym. Każdy robił gameplay, instrukcje i jakieś takie promocyjne... Nie każdy robił gameplay. No nie każdy, to Umówmy prawda. Mówmy się, ile osób jest w stanie zrobić gameplay w tym kraju? O, jak to właśnie może? No w zasadzie tylko my. A, okej, okay. no tak. Y, także tyle. Y, no właśnie, ale a propos Rebella, słuchajcie, ostatnie zapowiedzi, srogie naprawdę srogie zapowiedzi. Myślę, że to będzie, tutaj tylko wspomnę kilku tytułów, które mnie zainteresowały, bo myślę, że możemy po prostu oddzielny materiał zrobić na temat zapowiedzi repera. Lub jak mówisz, srogie. Srogie, naprawdę masywne i takie, wiesz, du, dużo tego będzie towaru. Myślę, że można byłoby może zaprosić, dawno nie robiliśmy podcastu z gościem, można byłoby zaprosić na przykład Tomasza, który by nam trochę mógł poopowiadać o tych swoich, o, o swojej pracy też, nie, Przy okazji. Mówię tutaj o Tomaszu, który zajmuje się też między innymi kontaktem z, z mediami, no i też promocją Rebel'a. I Marcinie, mogę Ci powiedzieć, że tak, odmęty grozy otchłań dodatek, tak? O, to jest pewnie coś, co będzie naprawiało, to jest tak jak w tym było, w Battlestar Galactica wydali podstawkę, a potem musiały być dodatki, które naprawiały parę rzeczy. No wiesz co, ale no spoko, no bo ta gra jakby, no tego typu gry, łatwo do nich, łatwo do nich jest przygotować jakieś dodatki. Ta, ta gra... Gdzieś jakby była i ona ucichła i nikt nie już o tym nie mówił. Dziwne, no bo na podstawie mechanizmu Battlestar Galactica, która podobno jest mega super grą i wszyscy uważam że to jest najlepsza gra w swojej tematyce, Na no, Admenty grozy to była taka gra, która wyciągnęła mechanizm główny z Battlestar Galactica i zrobiła to na nowo w zupełnie innym klimacie, czyli w ktulowym klimacie. I odmenty grozy, otłań, jest zapowiedziana na nowy rok na parowiec Atlantika i zmierzających do Bostonu podróżnych czeka jeszcze głębsza bezdeń potworności. Z odmentów oceanu wynurzają się przerażające, przerażające monstra, gotowe w każdej chwili zaatakować statek nowe zdradzieckie występki mogą uniemożliwić, daj, da, uniemożliwić daj, dalszy rejs. A dzięki dwukrotnie większej talii mitów, podróżujący Atlantiką muszą co rusz mierzyć się z nowymi zagrożeniami, czyli właściwie nowe zagrożenia, nowe karty, nowe przygody to będzie. Jeszcze kolejna giereczka, która zwróciła moją uwagę, to, yy, to gra, w którą kiedyś miałem okazję zagrać yy, w angielską wersję The Binding of Isaac, Cztery Dusze. I yy, to jest gra na podstawie dość popularnej gry wideo, yy, roguelike'a. Yy, ciekawe grafiki, yy, gra karciana, wejdź do upiornego i makabrycznego świata, zbieraj skarby, gromadź łupy, pokonaj potworu i bądź pierwszym graczem, który przejmie kontrolę nad najcenniejszym dobrem na świecie. Yy, I oni wy wy wydają to jakby całość, yy, ponieważ będzie, będą jeszcze dodatki. The Binding of Isaac, 4 dusze, rekwiem. No. no ale to trzeba jeszcze tak mieć czas, żeby w to zagrać. To raz. No. Yy, ale ja, to może inaczej. To ja, ja, ja podam dwie rzeczy, które zastanów się, po co są wydawane. Przez Rebel'a? Tak. Mhm. Na skrzydłach smoków, Piotr. No to, to tak. To jest gra na skrzydłach, tylko że nie w... macie smoków. Fantazy. No, fantastyczne... E, rezerw fantastyczne rezerwaty ty... drakonidów. Okej, okay, dobra. Czyli robimy... Tak, bo, wiecie, ptaki to były... My w ogóle mieliśmy sobie, robiliśmy sobie materiał kiedyś. Może teraz pod, po, pojawi się link nad na Marcina głową. E... Wspaniałe zresztą. Robiliśmy sobie troszeczkę jaja z tej gry. To było niesamowite, że w środowisku wszyscy robili ochy i achy. A my zagraliśmy w tę grę i mówimy, o co tyle krzyku? No, o te ptaki. nie? O te, o te ptaki. ptaki. No i my jakby zaprosiliśmy właściwie tam swoich kumpli, bo za zaprosiliśmy kafla i jadasia. A Jadaś... no, oni zrobili po No swojemu. zrobili po swojemu, nie? Więc zobaczcie sobie, co zrobiliśmy kiedyś z recenzją na skrzydłach. Fantastyczne rezerwaty drakonidów. No okay. i druga rzecz, zadam pytanie, po co? Uwaga, Everdel daleko brzeg. Kolejny dodatek do Everdel. A to nie będzie jakaś samodzielna samodzielna gra? A, jest napisane, dobrze, przepraszam. Zupełnie nowa, tak. w pełni samodzielna gra, osadzona w świecie popularnego Everdel. Podczas zabawy wcielamy się w przywódców. I nie mm -hmm. mam dalej, bo to był skrót. Nie masz, nie masz. Ale średnio mnie to interesuje. ogólnie. No, Everdel trochę wymęczył, to, no, to, to, to prawda. Nie, nie. Ja nie wiem w ogóle, czy już jest, bo pamiętam, że kiedyś Rebel też zapowiedział ten taki big box ze wszystkim, który kosztował milion jest, mole, no, to to już mole. Było wydane? Był, był tak, wydany? No, był. No. Okej, okay, dobra. Druga rzecz, yy, ostatnio mówiliśmy sobie w, yy, o grze w ostatnim podcaście o yy, Coltek Express i wyjdzie wersja Kids Express, czyli taka wersja familijna tej gry. Ale przecież ta wersja jest też grą familijną, jakby nie patrzeć. Ona nie no, ta, wymaga nie wiadomo czego. Żeby ta ta to... będzie bardziej, bo ta będzie 5+. A, 5 No więc taka będzie baba Nie będzie tam wtedy uderzenia pięścią i strzelania, tylko będzie bieganie po pociągu. Tak. Trochę, że tonów, mniej kart, z tego co widzę na ilustracjach, ale nadal oczywiście ten charakterystyczny. Pociąg. Pociąg z tekturki i Tylko, że graficzki są to rzeczywiście, mamy takich dzieciaków tutaj, nie? Wygląda na pewno bardziej familijnie niż. Niż ta wersja mm, poprzednia. No trudno, to tak to wygląda. Okay. przepraszam, że jestem taki sceptyczny, ale osobiście uważam, że coraz mniej gier mnie zaskakuje i trochę mnie, tro, trochę mnie męczy to, że na przykład, nie wiem, wychodzi 20, 20 dodatek do czegoś tam. Rozumiem, że na przykład mamy, mamy Lovecrafta i przychodzimy przygody, tak jak na przykład jest ten, to się nazywa Horror Warcam. Arkham? Mhm, tak. tak. LCG. Tak, no, tak, tak. tak. To rozumiem ideę, że wydajemy jakieś przygody i rzeczywiście no, tam rozwiązujemy sprawy, i powiedzmy, kolejny dodatek to jest coś nowego. Odkrywamy jakąś przygodę. Serial sobie oglądamy, gramy sobie w serial. No ale wiesz, odgrzewamy 30. kotlet z tego, że Everdel kiedyś tam wyszło i były to zwierzątka, i to jest gra euro, która niczym się nie wyróżnia od Dużo lepszych innych gier tego typu. Słuchaj, no to jest trochę taki wytwór marketingu. Ktoś tam powiedział, że o, Everdel nam się dobrze sprzedał, to może, no, ciśniemy temat, nie, robimy dalej. Dokładnie tak samo jak w grach wideo, nie, że, że po prostu liczy się to, że to musi być, no, musi się sprzedać, nie, więc. No rozumiem, no to z tymi smokami, wiesz. No, no smokami to jest, to jest takie, no... No chyba, że nie lubisz ptaków, a wolisz smoki, nie? To wtedy to ma sens trochę. No ja za ptakami jakoś tak średnio jestem. a Czy lubię, jak ćwierkają, ale... Ta jest ale jest przeciętna. W sensie ona nie, nie, nie jest niczym... Mechanicznie nie jest Nie jest, niczym, nie, jest nie, nie wiem tam. czym. Takim, że o Jezus, jaka ona jest fantastyczna, no. Tak, to prawda, to prawda. A jeżeli słuchajcie o fantastyczne rzeczy, w tej, będąc jeszcze zamykając blok, co było grane, to fantastyczny jest serial Followed, nie Fallout? Wybaczcie za moją wymowę, ale to ja tam mówię jak Tom Prider kiedyś, nie? Wszyscy wiedzą, że tak się nie mówi. Tom Prider! Ale ja tak mówię. Tak została. Taka polska tradycja. Czyli mówiąc poprawnie, Fallout Amazon Prime. Świetny serial. Obecnie na ten moment uważam, że to najlepsze, najlepsza adaptacja filmowa gry. No. Bardzo dobrze. Dobrze poprowadzona fabuła. świetne, Naprawdę bardzo dobre aktorstwo. Wiadomo, że to jest taki chill, że to jest film rozrywkowy, ale... Naprawdę ten świat jest, pomimo jego komiczności, ten film jest bardzo dobrze poprowadzony i zachowanie bohaterów też są bardzo prawdopodobne. Takie Zastanawiałem się nad właśnie niektórymi decyzjami tych bohaterów, mówię, kurde, naprawdę by tak postanowił ten koleś? Ale potem od razu biorę sobie pod uwagę ten świat, który został wy wykreowany i to co on robi z ludzi, to myślę sobie, że tak, tak mogłoby w sumie być. Więc... Okay. Czyli bawiłeś się dobrze. Bardzo dobrze się no bawiłem. Super, super. Się Naprawdę do, dobra rzecz. No i oczywiście od razu jest hype, że mam teraz ochotę, żeby sobie powrócić w ogóle do, do i do gry i do gry planszowej. Yy, chciałbym zagrać, więc przypominam, jeżeli macie w swoich zasobach atomowe związki, to ja bym kupił. Yy, jeżeli macie nową Kalifornię do gry planszowej, to też bym kupił. No. Szanowni Państwo, więc yy, też poinformujemy, że jest coś takiego, co się nazywa gra przygodowa Fallout. Fallout, gra RPG, chciałeś powiedzieć. Gra Fallout. fabularna RPG jest dostępna. Tak, jest w wersji polskiej. Jest wydawnictwo Alice Games. Alice Games. Tak. E, I jest, jest, Alice, jest... Alice, bo to jest Alice. To jest ta Alice, ta Alicja, tak? Bo to jest Alice Games. No tak, bo to Alicja, ale jestem napisane no. przez S, więc Alice, jest Alice Games. Alice Games. Tak. Yy, więc słuchajcie, no grę możecie sobie oczywiście zakupić w języku polskim i możecie w ten świat serialu czy gry komputerowej sobie sami ich wykreować i stworzyć. Tak, tak bo rozumiem, że już wchodzimy sobie w to. Ja ten myślę, go... że to jest tak. świetne przejście. Pietrze. To jest bardzo dobre przejście było, czyli gry przygodowe. Nie skończyłem szkoły dziennikarskiej, a ale już uważam, w... że zrobiłem teraz dobrą robotę. Że, tak, to, to, było doby, to było dobre przejście takie radiowe. Słuchajcie, wchodzimy do tematu. Zapraszam oczywiście Was do wspólnej dyskusji. A jeżeli na przykład chcielibyście wesprzeć programy TV, zobacz też takie dobre nawiązanie. Wspaniałe. nie? A, wchodzi. To możecie oczywiście wspierać nas w różny sposób, tak jak wolicie. Do niczego absolutnie nie zmuszamy. Mamy Patronite, gdzie możecie rzucić groszem, jeżeli, jeżeli chcecie, jeżeli pozwalają Wam na to wasze fundusze. To możecie nas wspierać w różnych kwotach i małych i dużych. Tam jest regularna, w, w, tam poprzez regularną. W, no, nie mogę się dzisiaj wysłuchać Wspieracie nas regularnie Przez poprzez patrony. regularne wspieranie. Tak, regularne wspieranie. Tam wybieracie sobie kwotę, którą, która będzie wspierać nas regularnie w każdym miesiącu. Dzięki temu możemy opłacić nasze biuro. biuro na obecnie. Studio. Studio, ładnie brzmi. Miejsce. Mówisz biuro naszą, to wiesz, tak. Może dzisiaj no, ta. możesz mieć w domu biuro. A prawda. studia nie. A studio. czy znaczy możesz mieć, ale nie, nie w takich warunkach. Nie ale tak, możecie, Nie tak luksusowo. Czyli możecie wspierać nasze studio, gdzie gramy, gdzie nagrywamy. Ale jeżeli nie chcecie tego robić, szkoda, że nie chcecie. Ale jeżeli na przykład szukacie innej możliwości, to możecie udostępnić materiał, brać udział w, w dyskusjach naszych. Teraz komentarz. Jakie gry przygodowe lubicie w grach planszowych, jakie RPG? jakie są różnice pomiędzy tymi systemami. Zapraszamy do wspólnych dyskusji. My mamy na, na Discordzie grupę, do której Was zaprosimy po tym, jak wejdziecie do naszego grona patronów. No, to tyle z reklam. O, teraz reklama taka była trochę. Bardzo ładna. Ładna, nie? No. Y wszystkim krótka. Krótka i treściwa. Słuchajcie, y, gry przygodowe, y, planszowe i RPG. Y, pogadamy sobie troszeczkę o tym, jakie są różnice pomiędzy tymi, tymi systemami. No bo gry... ja się rozsiądę. Rozsiąść. Tak, wygodnie sobie to zrób. Y, no, bo jedne i drugie gry mają dawać nam przede wszystkim doświadczenia, uczestniczenia w jakiejś przygodzie, w jakiejś narracji. Y, dają możliwość wcielania się w bohaterów, żebyśmy stali się kimś innym na chwilę, żebyśmy zamieszkiwali jakieś światy, jakieś settingi, które znamy, kojarzymy z popkultury. No właśnie, i RPG robią to inaczej, i robią inaczej to gry planszowe. Ja Wam tu jeszcze przypomnę, mieliśmy kiedyś na naszych kanałach kolegę Dreda, który opowiadał nam, czym są RPG, robi też takie tutoriale, jak wchodzić w RPG, jak się uczyć RPG-ów, jak, w, jak w RPG grać. I teraz nad Marcinem jest link, ja kiedyś rozmawiałem sobie z Dredu o tym właśnie, czym są rpg on mówi też o swoich przygodach z rpg Wymieniliśmy się więc, doświadczeniami, więc jeżeli chcecie zobaczyć jakiś stary materiał z kiedyś tam, to sobie możecie kliknąć do obserwujących. Właśnie, gry przygodowe. Marcinie, bo no, gry przy, 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 gier przygodowych mamy trochę na szczęście w, w naszym planszówkowym świecie. Mamy. Ja chciałem Ci powiedzieć, że ja na przykład y, wcześniej zacząłem grać w gry przygodowe niż w gry planszowe. Czyli wcześniej zacząłeś grać w RPG niż w tak. planszówki. Tak. Mhm. tak. Ty... Moja przygoda, moja przygoda e, z RPGami była na różnego rodzaju obozach wyjazdowych, gdzie zawsze się znalazł jakiś nerd i geek, który miał ze sobą książkę i był mistrzem gry i jako dzieciak grałem w Dungeon and Dragons. A wiesz, tak, tutaj taki mały trend wiesz, że w ogóle są obozy, e, ja bym sobie w Świetny, wyjechał stary. na taki obóz obóz, gdzie jedziesz sobie na dwa tygodnie, obóz RPG. Super. I, i musisz wiesz, tam przebierasz się. Uważam, że... Super rzecz. Y, uważam, że jeżeli mamy dzieciaki, które mają bójną wyobraźnię y, i widzimy, że chłoną książki i tego typu rzeczy, to taki obóz byłby mega super. Świetna rzecz, no bo tam w ogóle to jest prowadzone przez jakiś tam, wiesz, zawodowych, nazwijmy sobie to, mistrzów gry, którzy siedzą w temacie. Opowiadają ci o RPGach. Jest to wszystko tam tematycznie tym, podczas tego... To takie półkolonie na przykład mogą być, nie? Jest wszystko zorganizowane pod kątem, żebyś ty każdego dnia odgrywał jakąś przygodę. Super. Wiesz, oni wychodzą w las, przybierają się. Ale przecież, a co to za problem zrobić wyjazd, wyjazdowy obóz na, z grami planszowymi? Bo to w ogóle ma swoją nazwę w ogóle, że jest taki odłam uczestniczenia w przygodach, e, gdzie się przebieramy, gdzie wychodzimy, wy, wychodzimy w teren, w ogóle odgrywamy scenki, robi się to rodzaj takiego a, też teatralne teatru i to chyba nawet się nazywa LARP. Tak mi się zdaje. Poprawcie mnie, jeżeli, jeżeli mylę, bo bo w ogóle jest taki rodzaj Ej, doświadczenia. Super. No. no super. No tak jak w Quidditch grają, nie? Tak, tak grają? No, przybierają się, wtedy, na tych miotłach skaczą. Mają te swoje stroje, są normalne. Jest, jest ligówka w Wielkiej Brytanii, grają w Quidditch. Oczywiście wiemy, że Quidditch jest niemożliwy do zagrania w takiej formie, jakiej była w książce, ale, ale grają w Quidditcha. Tak. tak. No kurde, świetnie. Wiesz co, ja bym chciał kiedyś, kiedyś wyjechać kurde na takie wakacje, na takie jakiś weekendzik, chociaż może ze znajomymi. Zobacz. Tak, rzeczywiście, to się nazywa LARP, to z, od angielskiego Live Action Role Playing Game. Aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role podobne do... Improwiz improwizowanego teatru. No proszę. Akcja larpa może być osadzona zarówno w świecie rzeczywistym, jak i fikcyjnym. I tak, yy, można wyróżnić larpy rozgrywające się w zamkniętych pomieszczeniach, jak i takie, które mają miejsce w otwartym terenie. Zdarzają się larpy łączące w sobie oba wyżej wymienione typy, scenografia, rekwizyty mogą być zarówno fizyczne, jak i umowne. I mam tutaj właśnie zdjęcia przed sobą, już ludzi, którzy się przebierają gdzieś tam, są w lesie. Ja cię. <laughs> Jakie to fajne, stary, po prostu Pietrze, mega. Może, może wiesz, odkryłeś jakąś swoją ścieżkę. Po prostu. Może, No może. dobra, ale wracając, Piotrze. Tak. Wracając, bo to są bardzo fajne przygody, ale musimy sobie wrócić. Czy rozmawiamy o Falaucie jeszcze chwilę? No, przejdźmy sobie od ogółu do szczegółu. Zadaliśmy naszym patronom na grupie kilka pytań i to są też, słuchajcie, pytania do was, bo zapraszamy oczywiście jak zwykle do wspólnej dyskusji. I uwaga, kilka pytań do was i pytań, które były skierowane do naszych tutaj dyskutujących patronów. Jak to jest u Was w powyższym temacie gry RPG i gry przygodowe? Gracie w RPG? Jeśli tak, to jakie są Wasze ulubione systemy światy? Czego szukacie w grach RPG? Czy waszym zdaniem gry planszowe potrafią symulować sesję RPG? Co robią lepiej RPG, a czego nie potrafią planszowe gry przygodowe? O to jest w ogóle ważne dla nas pytanie. Tak, o tym głównie będziemy pewnie tak. rozmawiać. I odwrotnie, co robią lepiej planszowe gry przygodowe, a czego nie robią RPG? Jak planszówki możecie Jakie planszówki możecie wskazać, które Waszym zdaniem najlepiej odzwierciedlają systemy RPG? To jest, w ogóle, to jest w ogóle ciekawy temat, który będziemy poruszać, bo bardzo często jak hmm, prezentujemy jakiekolwiek gry przygodowe, to mówimy o tym, że coś tam nawiązuje do RPEGów albo coś jakieś... Jakby, podobne doświadczenie, podobne że doświadczenie, symuluje. Tak, że symuluje. Gry przygodowe z mojej perspektywy hmm, są, są, są plusy i minusy. To znaczy tak, na pewno musimy być dużo bardziej przygotowani do grania w rpg niż hmm, musimy się przygotować do planszówki. Jeżeli wchodzimy tak po prostu z ulicy mhm. i nie wiemy ani nic o tym, ani o tym, to uważam, że łatwiej jest się nauczyć grać w planszówkę i przeżyć planszówkę, niż zapoznać się ze światem z werpekiem. No bo mimo wszystko uważam, że żeby sesja była taka jak należy, no to powinniśmy chociaż znać świat, w którym uczestniczymy, jakie, jakie są prawa w tym świecie, jako gracze przede wszystkim mamy wpływ na to, co robimy jako drużyna. Nie tylko mistrz gry nam tutaj mówi, co mamy robić. No więc dobrze jest być przygotowanym. Tak, to też się zgodzę, że plansz RPGi przygotow... wymagają tego przygotowania większego niż w przypadku przygodowych, bo, o tak mu... bo takich mówimy przygodowych grach planszowych. Hmm, zdecydowanie. W ostatnim czasie, słuchajcie, mieliśmy okazję poznać kilka podręczników, dzisiaj sobie o nich powiemy, ale nie tak sumarycznie i tak dokładnie jak w materiałach, które pojawią się u nas na tak. kanale. Słuchajcie, przede wszystkim zachęcamy Was do tego, żebyście Właśnie. pojawili się w każdą sobotę o godzinie 11 w Polsat Games. Jest to materiał, który został zrealizowany dla telewizji Polsat Games i tam szerzej będziemy rozmawiali o każdym z podręczników i o każdym systemie. Więc jeżeli Was to interesuje, w najbliższe weekendy w każdą sobotę o 11 Polsat Games będę chyba jeszcze jakieś powtórki w niedzielę, tak. więc zapraszamy Was, więc podkaścik o godzinie dziewiątej, premiera u nas na kanale, tak. o 11. a potem szybciutko jedenasta, będziecie mieć czas, żeby sobie kawkę zrobić pomiędzy tymi materiałami. Wiecie, taki, taki zobaczcie, kiedy jest wspaniałe rozpoczęcie weekendu. Sobotę nie? zjadłeś śniadanko, no, no, no. dziewiąta cyk, słuchasz tak. sobie, prasujesz, a potem spacer, nie? Wychodzi prasujesz sobie. i nas słuchasz. A tutaj potem o 11.20 y, pół godziny. Sobę oglądasz trochę. No i potem już zacząłeś weekend i już jesteś załatwiony. Tak. Załatw jest. Wspominamy on. o tym, dlatego że w akurat w tym sezonie Polset Games mieliśmy też okazję zaprezentować właśnie kilka podręczników, kilka systemów, więc mieliśmy okazję też się zapoznać z, z tymi systemami, więc dzisiaj trochę o nich napąkniemy. Ale raczej to będzie takie, taka zapowiedź tych, właśnie przyszłych materiałów, gdzie szerzej będziemy mówić. Dzisiaj będziemy mówić o różnicach, e, właśnie w, w kontekście gier planszowych i gier RPG. No właśnie, bo tak, to tak, pierwsza rzecz, no, do RPG-ów trzeba się przygotować. To są systemy, oczywiście są łatwe i proste systemy. Są tak. systemy, które mają światy mocno rozbudowane e, i są systemy, które, w które łatwiej jest wejść, jeżeli chodzi o RPG. E, I ta, o takich też będziemy mówić. Na pewno łatwiej jest wejść w system, który którego świat rozpoznajemy. To znaczy, jeżeli na przykład jesteśmy fanami Tolkiena i lubimy Władcę Pierścieni, w ogóle czytać i oglądać filmy i znamy te, te różne teksty kultury, to zdecydowanie łatwiej będzie nam wejść w takiego RPGa. Bo trzeba się przygotować. W sensie musimy być przygotowani kulturowo A, pod tak. względem y, świata, który zamieszkujemy, czy mechaniki, które lubimy, żeby zagrać w RPGa. A jeżeli chcesz sobie zagrać w grę o Władcy Pierścieni, no to jeżeli wyczynisz sobie na przykład tą podróż przez śródziemię, grę planszową? Nie mhm. musisz znać tego świata, bo on będzie przedstawiony w grze. Tak, yy, tak. Yy, ja tutaj chciałem tylko powiedzieć o tym, że łatwiej nam jest wejść w rpg wtedy, kiedy te światy znamy. Prawda jest. Nie? Yy, to prawda jest. Tak. Yy, ok. <gry> I właśnie, bo, bo dlaczego nam jest łatwiej? No bo rozpoznajemy postacie, rozpoznajemy sytuacje, rozpoznajemy konflikty, które się dzieją w tym świecie. No jeżeli znamy świat, to naprawdę będzie nam dużo łatwiej budować historię w RPG-ach, bo RPG polega w dłużnej, w głównej mierze, tak w 80%, no 75% polega na tym, że mistrz gry, jako narrator gry, będzie przed nami tworzył lokacje. Miejsca, interakcje pomiędzy nami, przygodę, po, postacie, przygodę. Właśnie wymieniam teraz, co, na co, się, no dobrze, na co dobrze, składa dobrze. się ta przygoda, nie? Czyli będzie tworzył tereny, potyczki, będzie tworzył konflikty, relacje pomiędzy tymi postaciami, będzie tworzył NPC, ów czyli postacie niezależne, które dzieją się w tym świecie, więc on będzie też nie tylko tworzył tę historię, ale też czasami będzie w niej uczestniczył jako, jako bohater jakiś, nie? Taki niezależny jakiś. U którego mamy jakieś questy i tak dalej, więc no duża rola tutaj mistrza gry, czego nie mamy w grach planszowych, chociaż o taki też powiemy, gdzie ten, ten mistrz gry, taki zawiadujący planszówką, też istnieje, chociaż widzę trend, że odchodzimy od tego systemu. No o bo planszowe. mamy takie wrażenie, że wtedy ta osoba jest trochę poszkodowana, nie? No bo wiesz, ono, właściciel gry musi pilnować i prowadzić z tym złym... Przykładem jest posiadłość szaleństwa pierwsza, ta, pierwsza która została na wiele lat temu, gdzie y, ktoś musiał być tym nawiedzonym domem, tą posiadłością. Tak, tak. Tym, tym, tym spaczonym, tym głównym ktulasem, który będzie zawiodował y, systemem tym, i jednocześnie będzie robił nam, robił nam grę przeszkody. No i wiecie, ogólnie było to spoko, bo mieliśmy, mieliśmy taką grupę, gdzie każdy z nas czuł, że może być tym złym, ale na, na dłuższą metę, jeżeli ktoś to, to, tego skosztował, no to był trochę zmęczony, bo tego było dużo. Tak, 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 tak. No, więc... jakby, jakby to nie była ta sama frajda z gry, co ci, którzy próbowali jakby przejść grę. Tak, yy, dokładnie. Czyli z jednej strony, no, RPG wymagają przygotowania. Jeżeli znamy już setup, znamy świat, to jest nam łatwiej, no, ale musimy, uwaga, poznać system, bo zarówno gry planszowe posiadają swój system, to jest ich trzon funkcjonowania, jakiś system wymyślony po to, żeby, żeby gracze mogli śledzić jakąś historię. A z drugiej strony, właśnie w RPGach, RPGi też są wypełnione systemami. Są RPG, które mają bardzo, bardzo skomplikowane te systemy. I na przykład, dajmy konkretny jakiś przykład, uważam, że z jednych takich... Uważam, chyba że tak, jest, tak. Z jednych bardziej skomplikowanych światów i podręczników RPG jest właśnie Duna przygody w imperium. Ale myślę, że ona nie jest skomplikowana systemowo, ona jest, to świat ją komplikuje. Po prostu przedstawiony w tym sensie, nie? Bo ile na no tak, tam w, systemu aż tak dużo nie wiesz, ma. Bo wiesz o co nie. chodzi, w Dungeons Dragons masz tak, że po prostu zbierasz sobie drużynę najczęściej ludzi, którzy muszą mieć różnego rodzaju umiejętności. Tworzymy ich jakieś tło historyczne, kim oni są, żeby po prostu mistrz gry mógł to do go nawiązać. Mistrz gry stworzył dla nich pewną przygodę, którą będą odkrywać i, i najczęściej muszą zaczekać tego smoka w lochach, pokonać złego czar czarnoksiężnika albo uratować wioskę. Tak. Koniec chropka. W Dune'ie Mamy dużo więcej rzeczy, bo mamy i konflikty globalne, mamy politykę, mamy intrygę, ale również mamy tych podstawowych żołnierzy, których, których Tak, bo sobie. słuchajcie Duna Imperium, y, Duna przygodę w imperium to jest gra fabularna wydana przez też Alice Games i to jest wyjątkowy podręcznik, ponieważ on y, robi bardzo trudną rzecz. To znaczy, jeżeli znacie w, y, lekturę Dune, y, to wiecie o tym, że tam dużo akcji nie było. No jakby no film, jak jakby jesteśmy na świeżo po filmie drugiej części. Film też nie jest jakoś mega wypełniony akcją. Druga, mm. druga część już lepiej. Ale, ale, ta... no, ale wyciągnął wszystkie akcje, które były. Ale w były. Tak, tak. Więc te, te, ta książka jest bardzo specyficzna. Ona się snuje, ciągnie i tam te relacje polityczne, geopolityczne, jakieś problemy, konflikty bardzo często tak wysuwają. Świata na... w ogóle też. Świata, tak. Wysuwałem się na plan pierwszy, więc mniej akcji, a więcej, więcej intryg, więcej relacji pomiędzy pomiędzy bohaterami, miejscami się robi tak detektywistycznie trochę. Yy, I teraz tak, jak zrobić z tego rpg -a? No udało się, ale ten RPG jest właśnie pod tym względem trudny. Masz rację, jakby nie pod względem całego systemu, ale właśnie trudny pod tym względem, że my jako gracze będziemy bardzo często wychodzić ze swojej roli i będziemy obserwować sytuację na przykład w sposób taki globalny, jak w grach strategicznych, bo są potyczki na przykład, które dotyczą jakiejś planety, która gdzieś tam milion lat od nas się dzieje i my jako osoba, która na przykład dowodzi jakąś armią, Wysyła tam swoich Sugusów, i tam będzie się dziać jakaś potyczka. Taka wiecie, globalna potyczka, jak w grach typu strategicznych, albo w jakichś RTS-ach, gdzie będziemy zarządzać jakimiś masami ludzkimi. Możemy też mieć swojego człowieka, który na przykład może stać się jakimś tam właśnie żołnierzem w tej bitwie. Tak. Który może mieć jakiś wpływ na jakiś los. Możemy również być na przykład jakimś wysokim rodzie, gdzie po prostu musimy knuć polityczne intrygi w imperium. Więc. Jakby poziom, ta, ta meta gra, która tam jest, jest na tyle skomplikowana, tam, i, jest oparta, oparta w ogóle na całej świecie DUNY. Że bez przygotowania, bez przeczytania. Nie wiem, czy akurat trzeba znać cał... wszystkie książki, ale dobrze byłoby chociaż znać tą, te podstawowe, to co napisał tak. Frank Herbert, i dobrze byłoby w ogóle poczytać te książki, żeby w ogóle w, nie, w 100% uczestniczyć w tej książce. Bo to jest, to jest trudny RPG. Tak. To jest trudny RPG i rzeczywiście to jest tak, że ten podręcznik on robi bardzo dobrą robotę, ponieważ to w jaki sposób został zbudowany, tu też pewne rzeczy nas przyzwyczajają do, do czytania RPG-ów, do tego jak się tworzy te systemy. Na początku tworzymy sobie gdzieś tam swoją postać, nie? To tutaj jest też trochę inaczej, bo na początku tworzymy swój ten ród, nie? Wybieramy tak. sobie ten drut, z którego my pochodzimy. I to też nie musimy po, po, pochodzić z tego rodu takiego najwyższego tam, tej, tej kasty takiej głównej, el, elity, ale możemy właśnie wybrać jakiś taki. Żeby się przepychać. Przepychać jakiś taki podrzędny, jakieś tam. Yy, podrzędną populację gdzieś tam jakiejś ludności, z której pochodzimy. Możemy też być fremenami. Możemy też być fremenami. no więc, więc Więc opcji jest tutaj sporo. Myślę, że dla fanów serii jest. Tutaj dużo do roboty i można dużo zrobić. Ciekawe no dobra, rzeczy. to jeżeli jesteśmy już przy trudnych settingach, jeżeli jesteśmy przy tych herpeszkach, to jak chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć, myślę, że wspólnie możemy powiedzieć też nieco o bardzo nietypowym arpegu, wydanym w naszym kraju przez Black Monk. Yy, I to jest fabula. Ultima, już sama nazwa, nazwa jeżeli kojarzycie, to, to, to pewnie coś już wam świta w głowie. Fabola Ultima to jest gra fabularna inspirowana JRPG-ami, czyli takimi japońskimi yerpegami, yy, grami wideo głównie. Jeżeli kojarzycie takie gry jak Final Fantasy, chociażby Breath of the Wild, yy, nie, yy, Breath of the Wild, o czym ja gadam. Yy, była taka giereczka, już teraz zapomniałem tytuł. Dobra, nieważne, ale jeżeli kojarzycie przede wszystkim ten ikoniczny tytuł, czyli Final Fantasy, to ta gra mocno nawiązuje do tego tytułu. Właśnie jeżeli chodzi o bardziej o konwencję o stylistykę, o estetykę. Soul Calibur jeszcze był taki. Soul Calibur, Soul Calibur to była bi, Biatyka, no ale, też taka, ale taka anime, też taka była anime. Wiesz, to ta prawda. mała dziewczynka, 16-letnia, no. dźwigała trzy metrowy Miecz, miecz. No, no, no. Mhm. no właśnie, więc tutaj musimy się przygotować na pewną stylistykę japońskich gier RPG, gier, gier wideo, gdzie ten świat jest no, mocno taki stylizowany, I, i, i o tyle ten RPG jest trudny, dość wymagający, bo Tutaj będziemy się wcielać w postaci, uwaga, z gier wideo. To po pierwsze. Ta, ta gra RPG ma symulować doświadczenie płynące związane właśnie z, z tymi grami JRPG. Tak, i nawet nie oszukuje nas ta książka tym, że jest inaczej, ponieważ nawet jeżeli ją sobie przewertujemy, to same ilustracje, które tam są, tak. na, przykład, na przykład ekwipunek, jest przedstawiony w formie takich ikonek jakby ze starych gier komputerowych retro, gdzie mamy kilka pikseli i to jest miecz. Na przykład. Tak, tak. Jeżeli patrzymy sobie na estetykę w, w, wydania tego podręcznika, to rzeczywiście jest tu bardzo dużo nawiązań do y, tej stylistyki typowej dla JRPG-ów, y, czyli po takie postacie y, mocno przestylizowane, y, takie piękne po prostu, te, te, te postacie są piękne w każdym calu. Y, no i co, no, ale z drugiej strony, czy tak, nietypowy świat, y, nietypowy setup, ponieważ no... Ma to troszeczkę symulować doświadczenie płynące z, z gier wideo. I rzeczywiście mamy tutaj system tur, gdzie mamy manę, która umożliwia nam aktywowanie właśnie jakichś ataków magicznych, nie magicznych, możemy uruchamiać jakieś wielkie, rytualne sztucz, sztuczki magiczne, które będą zmieniać ten świat. Kolejna rzecz, nie typowa dla tego podręcznika, to podręczniki, o których będziemy dzisiaj trochę mówić, to, to są jakieś konkretne setapy, konkretne światy. Nie? A tutaj nie ma konkretnego świata, bo z, jest tylko stylistyka, jest charakter tych światów, bo z drugiej strony, z jednej strony możemy mieć na przykład świat fantazy, gdzie są tam elfy i tak dalej. Ale nadal w stylistyce JRPG. JRPG, ale możemy mieć na przykład techno gdzie będzie troszeczkę taki steampunk. Gnomy, ale... które są na przykład inżynierami Ta. i budują magiczne maszyny napędzane ją, ją, światem, nie wiem, atomów jądrowych. Tak, na tak. Yy, czyli jakby magia połączona z, z, technologią. z technologią, a z drugiej strony może żeby mieć świat taki natural fantazy, hiperfantazy, gdzie właśnie natura, przyroda będzie odgrywać bardzo istotną rolę i jakiś tam Esencja życia, będzie, którą my będziemy pobierać z przyrody, będzie dla nas jakimś takim ważnym elementem. Więc tutaj w tym podręczniku też są bardzo ważne relacje i dialogi. Wiecie, że osoby, które grają w JRPG, to wiedzą o tym, że tam tak naprawdę 70% gry to są te taktyczne walki, rozgrywane turowo, plus jeszcze właśnie ten naddatek fabularny, gdzie dialogi są bardzo długie i te postacie tak, bardzo więc długo ci, rozmawiają ze sobą. Mówię, więc ci, nie? którzy skipują, żeby się ponabijać, i tylko po, po, tak. że dla samych walk, no to czasem. I jakby tracą większość gry. Tak, wtedy, tak, nie? to prawda. I tam, tam nawet w oto rpg jak bardzo ważne jest, żeby tworzyć pozytywne relacje pomiędzy tymi bohaterami, że zależy wam na tym, żeby, żeby ten bohater polubił się z tym, albo żeby jakieś budować. Um... No, relacje, Piotrze. No tak, tak. To właśnie. Czy znaczy dobrze zbudować pozytywne relacje? A w ogóle, bardzo w życiu. A, a propos jeszcze, ten podręcznik jest taki bardzo pro. Prospołeczny, to znaczy, tutaj bardzo dużo się mówi o pozytywnych emocjach płynących z, z tego świata, że, że wiecie, o, wsparciu... o wsparciu, o wspieraniu się właśnie o tym, żebyśmy sobie pomagali, i tak dalej. On jest taki proludzki, taki, taki, żebyśmy byli dla siebie przyjaciółmi. Oczywiście mamy tu antagonistów wielkich bohaterów, tych e, złych bohaterów, z którymi musimy walczyć, <laughs> i epickie starcia właśnie z finalnym bossem. No ale tutaj mamy taki duży nacisk na, na tą dobrą opowieść, dobry świat. No to zupełnie odwrotnie jest, proszę Państwa, w świecie Blade Runner'a. <laughs> Gra w oryginale również wydana przez Black Monk w Polsce. No, wcielamy się w, tych, w te postacie, które znamy z filmu Blade Runner. E, seria Blade Runner została. E, ale Wikatekardach chyba nie możemy się wcielić tam. Znaczy, no dlaczego? Znaczy, nie... Możemy sobie go stworzyć. No możemy je? sobie stworzyć, ale po co? Jeżeli możemy, no tak. to jest dużo ciekawszych postaci w samej książce. E, ale oczywiście również musimy zamieszkać w świecie dystopijnym, zniszczonym, przygnębionym. Jest to oczywiście świat postapokaliptyczny, pamiętajmy o tak. tym, bo ludzie żyją w wielkich miastach, a pomiędzy miastami wszystko jest spalone i zniszczone, tak? Przynajmniej mówią władze. Jest to świat futurystyczny, latające samochody, potężna magnetyczna broń czy laserowa. I oczywiście wszechobecny strach ludzkości o przetrwanie i tego, że sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę, albo że wymusnie się spod kontroli. Mhm. No i my wcielamy się w tych, którzy mają pilnować porządku. Czyli jesteśmy detektywami. Możemy być jakimiś osobami mieszkającymi w mieście. Możemy być informatorami. Jakby opcji jest tego bardzo dużo, ale nadal jest tak, że tworzymy swoje postaci, tworzymy, jest, jakby pracujemy bezpośrednio dla policji. Tak, tak. Mhm. Yy, no, no i musimy zamieszkać bardzo przygnębiający świat, Piotrze. Smutny. Yy, tak, to... to, to, to... To jest właśnie też typowe dla, dla tego, tego podręcznika, dla tego świata, że jesteśmy tutaj sobie jakimś tam detektywem, ale bardzo istotne jest to, co w nas się złamało moralnie. Bo mamy jakąś historię swoją, która właśnie skupia się na, na tym, że coś jest z nas ludzkiego coś pękło nie? i to bo, bo oczywiście możemy tu być replikantem też jest w ogóle taki motyw, że możemy być y, postacią, która nie wie o tym, że jest replikantem. Nie? I w trakcie tak, że się wiecie, też... że tworzymy postać, że jesteśmy ludzkim detektywem, tak. e, a mistrz gry rzucając kostką e, ma taką możliwość, że może nam dodać, że tak naprawdę wydaje nam się, że jesteśmy tylko człowiekiem, nie? Tak, to, to jest bardzo dobre też właśnie. I dowiadujemy takie... się gdzieś pod koniec gry, tak. tak jak to miało na miejscu akurat w drugiej części Blade Runnera. Filmowego, gdzie Gosling grał? Tak. On chyba od samego początku chyba wiedział, że jest robotem, ale my mieliśmy takie wrażenie przez większość filmu, że, że może on rzeczywiście jest człowiekiem, może nie do końca jest tą maszyną, może to wszystko jest jakieś takie pokręcone. No właśnie, to są te dylematy, które są właśnie typowe dla tego uniwersum. Nie? Co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe, gdzie, gdzie zaczyna się ludzkość, gdzie zaczyna się bycie czym w ogóle człowiekiem. Jest czym a. jest człowieczeństwo, kiedy jestem człowiekiem, a kiedy nim nie jestem. No taka ekoniczna scena z filmu Ridleya Scotta, ta, na dachu, gdzie na sam koniec, si tak. siąpi w deszcz i, i android wypowiada te słowa związane właśnie tam, poeta, bo on pisał wiersze w ogóle, ten, 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 ta w ogóle postać. To jest nie? niesamowite, nie? Tak, nie? I tam, I tam właśnie mówił o tym, co, co przeżywał, co widział. No i film właśnie zadaje nam takie pytania o ludzkość, o to kim jesteśmy. I słuchajcie, podręcznik robi to bardzo dobrze. To znaczy tutaj bardzo ważne są te wspomnienia, które my mamy. Na początku ma jest taka tabela, z której możemy oczywiście sobie rzucać kostką i tworzyć sobie te wspomnienia, które jakby stwarzają w nas ten aspekt ludzki. One też determinują, jakimi postaciami będziemy. Na przykład, Twój Rodzic był. Na przykład, co mamy tu? We wczesnym dzieciństwie, wspomnienie jest ulotne i zatarte. Jakieś takie, wiecie, mgielne, znaczy wspomnienie zachowane gdzieś tam w mgle naszego dzieciństwa, nie? Na skąpanym w deszczu rogu ulicy, śródmieście. Coś widzieliśmy, jakąś scenę. I te wspomnienia gdzieś tam są takim punktem odniesienia do tego, kim jesteśmy i jaką postać będziemy tworzyć. Bo mamy. Oczywiście możemy sobie standardowe postaci stworzyć, typowe dla tego uniwersum, ale mamy też ciekawe postacie, bo na przykład mamy, możemy być analitykiem jakimś, możemy być na przykład egzekutorem jakimś, możemy być na przykład inspektorem takim typowym. Lalką, która jest repikantem, który kiedyś był wykorzystywany w domach publicznych. Takich, publicznych mhm. nie? Lawirantką jakąś lub takim miastowcem zwykłym lub szubrawcem. Bardzo ładnie rozpisany podręcznik, i to, co dzieje się w tym świecie, co, co jakby kojarzymy z tego świata, czyli no, takie detektywistyczna opowieść. Tutaj ten detektywistyczny rzeczywiście jest. Walczymy z czasem, bo mamy ograniczenie czasu, jeżeli chodzi o rozwiązanie sprawy. Tak. Mamy też ten aspekt po służbie. Tak, jak to jak skończymy robotę i, od, i, odkładamy, do i odkładamy robotę na później, to to jest jeszcze ten aspekt tego, tego, tego naszego wewnętrznego celu, żeby to próbować rozwiązać. Więc gra daje dużo możliwości zamieszkania w świecie Blade Runnera i myślę, że system jest został tak skonstruowany, żeby rzeczywiście to poczuć. Tak, ta historia się snuje, on tak detektywistycznie, jak w filmach noir tych detektywistycznych, bo właśnie Blade Runner to jest taki futurystyczny film, detektywistyczna opowiastka taka noir, tylko właśnie w tym świecie dystopijnym w przyszłości, upadłym świecie. O. Zupełnie inne postapo niż Fallout. Ale są też akcje stare, takie, w których jest pości gdzie biegniemy za kimś. I mamy normalnie akcje rozpisane, czym jest bieganie, czym jest czołganie się, co to znaczy poruszać się pojazdem, pościgi. Tu dochodzimy do systemu. Właśnie, bo w grach planszowych wiecie, mamy łatwo, nie? czy łatwo. Mamy inaczej po prostu, nie? Bo jeżeli w grze planszowej na przykład mamy tam kwestie związane z walką, no to mamy rozpisane na albo, albo mamy karty, które musi no, tak. mieć na dłoni, albo musi mieć odpowiedni żeton, tak. albo musimy rzucić kością na, na przykład. A jeżeli mamy fabułę historię, no to z reguły jest to rozpisane na jakiejś tam karcie, czytamy sobie ten blok narracyjny i potem mamy jakiś system, z reguły jakiś wybór, nie? Tak jak na przykład w grze Martwa Zima, gdzie mamy te dylematy moralne. I... A tam dylemat. No, dla, dla niektórych nie. Yy, I musi postanowić, nie? co robić, co robimy w tym momencie. Więc każdy z graczy sobie to czyta. Normalnie w grze RPG o tym by opowiadał mistrz gry. Tutaj musimy przeczytać albo samodzielne karty, albo ten mistrz gry w grze planszowej, który właśnie tworzy nam tą przygodę, to on będzie czytał te, 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 te przygody. No ale z reguły w grach planszowych jest to tak właśnie wykorzystywane, że mamy karty, albo ich nie mamy kart tych fabularnych kart nie mamy i one są w postaci na przykład aplikacji, gdzie nam lektor czyta. Tak, już. natomiast e, wiesz co Piotrze, to ja mam taką propozycję, bo no. zaczynamy już trochę porównywać z planszówkami. Chciałbym, żebyśmy uh -huh. zamknęli jeszcze te dwie książki, które mamy u siebie, czyli e, słuchajcie, Władca Pierścieni robi dokładnie to, e, Władca Pierścieni gra fabularna, robi dokładnie to, co e, mamy robić w, w świecie Władca Pierścieni, czyli tworzymy swoją drużynę tak. No i mistrz gry ma możliwość w tym świecie dać nam jakąś, nie wiem, jakąś misję, która na przykład uzupełnia Tolkiena. Tak. E, albo możemy być w ogóle w innej, w innej czasoprzestrzeni, no pomiędzy mam... na przykład Hobbitem, a Władcą, władcą Pierścieni. Tak, bo mamy tu całkiem Znamy. spory czas do zagospodarowania, bo to jest około tam 80 lat. No, Pom to... Pomiędzy Hobitem a no Władcą Pierścieni trylogią. Więc mhm. wiecie, no tak naprawdę jest taki, to jest taki starter, gdzie możemy się w ogóle wcielić w, w postaci z Shire'u. Starter taki właśnie przygotowany już przez, bo to jest wydawnictwo Blackmonk. Czyli tak. kupujemy sobie coś. Co taki starter w łatwy sposób nas już przygotowuje Mamy karty do, postaci, do mamy do mapę, i są już przygotowane. Yy, przygoda, żeby yy, jakby. Dla nowicjuszy spróbować już stworzyć swoją pierwszą przygodę. I w szajerze różne rzeczy przychodzimy jako hobici. A wiecie, że hobici dla nich wielką przygodą jest na przykład Wyjście... kradzież, ma kradzież marchewki u sąsiada, nie? Na Może przykład. Być. Więc jest jeszcze oczywiście możliwość zamieszkania w świecie Władcy pierścieni. Ja myślę, że. Mnie się bardzo dobrze obcowało z książką w ogóle. Tak, że to czytał. Podręcznik jest w ogóle świetnie napisany i bardzo epicko, bym powiedział, też z, zaprojektowany pod względem grafik, bo tutaj doświadczamy takich rycin, fantazy, które bardzo mi się kojarzą w ogóle z książką e, i, i gdzieś tam właśnie ta stylistyka jest taka... no jak spojrzymy sobie, to widzimy od razu te przygody, wszystkie. nie? To, to, no tak, to, tak, tak, tak. To, to, to jest jest od razu ta... czujemy ten klimat. Widzimy, nie? Tego, tego, tego typu jakby w tamtych czasach napisano tę książkę. Tak, tak. Jest taka stylistyka trochę mm, nawiązująca do tych pierwszych, myślę, podręczników wydawanych. Tak. My... No, i możemy sobie tutaj stworzyć w ogóle przygodę całkowicie um, niezależną. O, o, niezależną od takim tego, co. Takiego co... spin-offa możemy zrobić. Spin możemy zrobić, żeby na przykład wyjaśnić jakieś rzeczy związane z tym, co się wydarzyło w filmie, że może mieliśmy na coś wpływ, dzięki czemu wielki Sauron e, został pokonany. Tak, i mechanizmy też oddają to, co w takim systemie powinno się dziać. Czyli mamy mechanizm podróży, podróżowania po tych rozległych terenach, gdzie walki są. Gdzie upływa czas, gdzie trzeba się trochę przygotować na to, że. Może coś się za chwilę wydarzy podczas tej podróży. Do wielkich przemówień i rozmowy, do rozmowy ta, z wielkimi władcami. Ta. Wiecie, jak, bo to jest tak jak trochę w filmie, że mamy te sceny, kiedy wiecie, z helikopterem, kamerami nagrywali, jak oni idą po tych górach, tam przymierzają śniegi, pustynie, ta, lasy. A potem jest epicka rozmowa z Elficą nie? i tak długo trwa, nie? A potem wychodzą, jest walka z orkami. I to wszystko jest tak naprawdę jeden do jednego zrobione w książce, tak żebyśmy mogli zbudować i przeżyć wielką przygodę w świeci Pierścieni. Tak, bardzo dobrze to jest zaprojektowane, bardzo dobrze wymyślone. To jest, słuchajcie, w ogóle najnowsza edycja władcy pierścieni, bo mieliśmy wcześniejszą edycję, jedyny pierścień to się nazywało, znaczy nazywa nadal, bo możemy sobie zakupić te podręczniki. One są prawie jeden do jednego. W tym władcy pierścieni jest kilka dodatkowych rzeczy są w, zmiany jakieś w jeszcze zawartości, też, tak jest poszerzone, jest poprawiona edycja. No i co jest najważniejsze, jeżeli znacie system Dungeons and Dragons, to to jest właśnie na, na podstawie systemu Dungeons and Dragons. Więc, Więc jest o tyle łatwiej wejść ja Zapomniałem, że mamy takie coś Pss. Dokładnie, mamy e, Dobra, słuchajcie, szybko jeszcze wam Fallout. opowiemy o Followcie no, na, top, e. na topie, na topie teraz, Jest nie. teraz na topie, no bo serial e, Gra, która, uwaga, wizualnie Wszystko przypomina dokładnie naszego piboja i naszego, tak. naszego Propagandzistę, tak, który tak. pokazuje Jak świat jest kolorowy w krypcie I że możemy być super fajnymi ludźmi Zasada jest taka Tworzymy postać Wychodzimy gdzieś ze świata jako drużyna, mamy różnego rodzaju umiejętności i musimy odnaleźć się w świecie Fallouta i dowiedzieć się co się stało. No tak, dokładnie, Czyli jakby dokładnie tego czego się spodziewaliście po takiej grze, to do, do tego to dostaniecie no wszystko oczywiście stylizowane na serię gier wydaną przez Bethesda. Tak jest, to, to trzeba o tym powiedzieć, że ta stylistyka tutaj jest, znajduje się to jest system prawie że jeden do jednego z gry wideo. Mm. No, i oczywiście, co jest bardzo ważne w tego typu grach, tworzenie postaci jest tutaj bardzo rozbudowane, i jak o, tak. wiecie, to ja myślę, że jeżeli będziecie chcieli się spotkać na sesyjkę, to na jednej sesji to wy postać zbudujecie. No, tak, jeżeli chcemy no bo tak Operek stukulatnie... jest bardzo dużo, nie? Oczywiście mamy gotowce, mamy gotowe postacie, jakieś propozycje. Ale lubiłeś grać gotowcami? No, ale nikt nie lubi grać gotowcami, to jest dobry na początek. No, ale oczywiście mamy takie sztandarowe postacie typowe dla tego świata. Możemy gula sobie wybrać, mieszkańca krypty, czy tam nowicjusz... nowicjusza, bractwa stali, jakiegoś ocalałego. Nawet możemy być panem złotą rączką. Możemy być tym robotem takim, nie? Jeszcze, który tam. Wiesz. No. Śmieszne, Śmiesznie. E, ale to jest świat jeden do jednego ze, ze świata gry komputerowej. Tak. Czyli Mistrz Gry stawia przed nami e, troszeczkę nieznane, bardziej odkrywa przed nami tajniki tego tak. świata. Tu ten podręcznik jest nastawiony, no, jak sama gra, na ten aspekt eksploracyjny. To znaczy, no tutaj będziemy mieć otwarty świat, jak w grze wideo. I, i no, chodzi o przetrwanie. Tak. Musimy zbierać zasoby y, po to, żeby w ogóle przetrwać dzień, żeby przeżyć. Tak, no i w zasadzie najprawdopodobniej będziemy próbowali odkryć swoją historię albo będziemy próbowali zna znaleźć na przykład inny schron. Mhm. Albo będziemy próbowali naprawić yy, yy, nasz schron, żeby przetrwały te osoby, które zostawiliśmy za sobą. Celów w tej gry jest dużo, jakby sami z gry sobie, sobie może wybrać, co będzie chciał sobie z tego zrobić. Natomiast no, zamieszkać świat Fallouta, tyle. Więc tutaj więcej wam nie dodamy, bo... No i mechanicznie też jest dosyć proste, bo są tylko kości k z tego, co pamiętam, K20 do dyspozycji i k 6. Więc jakby sam, sam mechanizm jest bardzo prosty tutaj do, do, do walk, czy do, do, do rozwijania swojej postaci, tak. czy do przechodzenia testów. Ale i to tak idąc w kierunku naszych planszówek, to słuchajcie, wiemy o tym, że mamy planszówki na podstawie znanych gier wideo i mamy też grę planszową w Fallout wydaną w naszym kraju zlokalizowaną przez Galaktę. No i mamy rpg -ka. i słuchajcie, RPG robi to właśnie w kontekście naszych tutaj różnic i tych, tych różnych doświadczeń związanych z graniem w RPG a granie w gry przygodowe, typowo gry przygodowe. No to słuchajcie, gra Fallout bazuje na tych system, systemie perków, nie? gdzie zdobywasz punkty doświadczenia, które sobie przydzielasz do konkretnej cechy, wybierasz sobie specjalizację, w której chcesz się rozwijać bardziej, lepiej, dynamiczniej. I RPG robi to świetnie. To znaczy, robi tak samo to, jak to było zosta zostało zaprojektowane w grach. Tych modyfikacji mamy pełno. tak? Ale widzicie coś ciekawe, że jak kupicie sobie kości dedykowane do tej gry. To kość będzie wam mówiła, w co możecie strzelić. Tak, tak. Pamiętasz, to, to że fajnie. tam rzucę, Aha. to, że lewa ręka. Tak, tak, tak. No. Modyfikacje broni. Słuchajcie, prócz tego, że modyfikujemy oczywiście perkami swoją postać i cechy swojej postaci, no to możemy modyfikować broń, dodawać jej na przykład ciężki podpalacz albo działko obrotowe możemy dodać, albo do broni możemy dodać do modyfikacji, która będzie przyspieszać wystrzał broni. Modyfikacje celownika, wylotu. Ten system jest... Pełny jest w 100% tak zaprojektowany, żebyśmy odczuwali możliwość, że rzeczywiście tworzymy swoją postać, modyfikujemy, tak. że robimy to, co w grze wideo było. I uwaga, jeżeli chodzi o gry planszowe, no to żeby stworzyć tak skomplikowany system, to to już musi być du duża gra w dużym pudełku. O, o to mi tutaj chodzi, gabaryty, nie? Że gabaryty, no. Bo gry planszowe yy, zasadzają się na tym, co mamy w pudełku, fizycznie, tak? To musi być też system dość intuicyjny, no chyba, że nie chcemy, żeby był intuicyjny i, i żeby był pełny i żeby było dużo tego wszystkiego i wtedy wydajemy taką kolumbrynę jak Gloomhaven. A nie przypadkowo chciałem też powiedzieć o tej grze, ponieważ jest to gra A, przygodowa, Przynajmniej. O, Przynajmniej w założeniach. W założeniach nie? jest tak. jakaś tam przygoda, tak. Yy, no mamy swoich bohaterów, jest jakiś świat, który eksplorujemy i tak dalej, odkrywamy, zdobywamy skarby, ale przede wszystkim gdzieś tam ta taktyczna walka tutaj tak. w, w Gloomhaven jest, jest istotna i za, zarządzanie kartami. Mm, więc, jak pogramy sobie w Gloomhaven, to, w Gloomhaven, to uświadomimy sobie, że, kurde, gdzie ta przygoda tutaj właściwie jest. No, tak chodzę po tej planszy, decyduję tutaj, jak te, ta postać i zagrywam karty, jak ona ma chodzić tutaj optymalnie, żeby te ruchy zrobić tak, żeby zdążyć tutaj wejść i potem zdobyć to, nie? Jakby w wielkim skrócie. No i zarządzanie przede wszystkim talią kart, która jest naszą energią, życiem też, nie? Musimy pamiętać, jak już powiedziałeś, o fizyczności, że gra planszowa ma swoje ograniczenia, ograniczenia również pod względem. Świata przedstawionego. Jesteśmy ograniczeni e, kartami, które zostały wydrukowane, e, nie wiem, jakimiś paragrafami, które gdzieś zostały dołożone do książki, żeby coś dopowiedzieć, e, opisać nam świat, powiedzieć gdzie jesteśmy, e, albo jakieś zakończenie gry. No właśnie. E, w hmm. grze RPG. Myślę, że jest, jest, wiesz, jest otwartość świata, wiesz, tak jakby to trochę gracze decydują, gdzie idą. E, oczywiście mistrz gry e, no, musi stawia sobie, sobie jakieś ramy, nie? Stawia sobie jakieś ramy i, 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 i mądry mistrz gry dobrze wykorzystuje to, co robią gracze, żeby rozwijać historię, ale masz, ale że my... jest tak, w otwartym tak. świecie i podejmujesz decyzję, trochę jak żywy człowiek w danym świecie, gdybyś w którym się znajdzieł. No znajdujesz. właśnie, bo to y, oczywiście Mistrz gry musi tak robić, żeby trochę naprowadzać nas na sytuacje, które sobie wymyślił i zaplanował, nie? Trochę tak jest. Ale to my, my musimy mieć takie poczucie, że on to tak zgrabnie robi, że my wiemy o tym, że on sobie założył jakąś historię i wymyślił sobie jakąś historię, narrację dla nas, ale my musimy mieć takie poczucie, że to jest, ten świat jest otwarty, że on tak, tak to zrobił, że, że to że ty to, tak, to, to działa, że to działa no, a nie on. Oczywiście, że tak, ale to jeszcze, jeszcze druga kwestia. A w planszówce, uwaga, właśnie musi być to zaplanowane, nie? Tak no w planszówce mówisz. już jest przygotowane z góry, no i wiesz o co chodzi? Planszówkę jesteś w stanie przejść. Mówimy o grach przygodowych. Prążówka przygodowa jest w stanie przejść, nawet we wszystkich możliwych wariantach i w pewnym momencie zacznie się powtarzać. Tak. Nie znam gry, która nie miałaby swojej powtarzalności. No bo właśnie, bo, bo jakie są mechanizmy wyko wykorzystywane w grach planszowych po to, żeby zasymulować to takie doświadczenie podobne do, do gier RPG. Tutaj powiedziałeś mechanizm związany z paragrafami, bardzo często wykorzystywany. Uważam, że bardzo dobry mechanizm, jeżeli chodzi o gry przygodowe, bardzo lubię gry paragrafowe, planszowe, w których to występuje. Dlaczego? Dlatego, że mam poczucie podejmowania decyzji, tak? Ja mogę pójść sobie bohaterem, mówiąc tak najprościej, w lewo albo w prawo, zdecydowanie. Ja i wtedy, jeżeli idę w lewo, no to czytam sobie paragraf numer 125. 5, 6, mój postać po, 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 Piotra, postać poszła w lewo. I co się dzieje? Sobie czytam ten paragraf. I z reguły to z, wykorzystywane w ten sposób, że mamy księgę właśnie tych paragrafów, szukamy Czytasz sobie stronę. 379, czytam który pół... mówi o tym, że właśnie coś e, zrobiłem. podniosłeś gorącą skałę, poparzyłeś swoje ręce, rzuć test na spa, e, sprawność. Rzucasz test i okazuje się, tak. że dostałeś trzy rany. Na przykład. Bardzo dobrze robi to gra wydana przez Lucky Duck Games, e, Sleep God's. Tu jest nawet obok ciebie duże pudło. E, Czy w naszym. Ono, oni, oni to przetłumaczyli. Uśpieni Bogowie, uśpieni Bogowi mhm. jest. I uśpieni bogowie rzeczywiście robią to świetnie, bo z jednej strony mamy system tam podróży, tym stateczkiem po planszy. E, całkiem sporo gry też ekonomicznej, bo akurat autor gry lubi takie systemy. No ale mamy też ten e, rozbudowany system e, poznawania świata, eksploracji tego świata. I rzeczywiście jest tak, że. Ten, ten system paragrafów bardzo dobrze działa i to, no, i to zobacz, dobrze na przykład, zostało zrealizowane. Ja sobie zagrywałem się kiedyś w This War of Mine wersję cyfrową, wersję gry komputerowej yy, i powiem Ci, no. że zobaczyłem sobie, jak wygląda ta gra w wersji gry planszówkowej i nie chciałem w nią grać. Mhm. W sensie tam za dużo jest obsługi i za dużo jest tego czytania. Natomiast Podoba mi się to, że tam są te koperty, które musisz otwierać, prawda? Że masz tą księgę paragrafów, które musisz czytać i to myślę, że to jest... Właśnie ten taki kierunek. Myślę, że w ogóle gry Legacy są trochę takim ukłonem w, w stronę graczy, którzy lubią przygody i lubią. Tak, bo jest odkrywać to, nies to, jest ze to ze sobą. niespodziewane. Nie? Tak, że w grach planszowych, właśnie myślę, że Legacy powstało dlatego, że RPG zaczęły być bardzo popularne i ludzie chcą czuć wyjątkowość w swojej gry. grychodzą i są tak. zasko zaskoczeni. Mm. Zwróć uwagę, że nawet w grach planszowych pojawiają się instrukcje tłumaczące, jak grać. Nie w taki sposób, że wykładasz wszystko, co jest, i uczysz się grać, tylko uczysz się podstaw i dokładasz w trakcie gry coś. Hmm? Jesteś zaskakiwany w czasie nawet nauki gry. Tak no tak chyba... jak w RPGach, nie? Mm -hmm. że idziesz swoją drużyną i nie wiesz, co będzie za rogiem. Tak, właśnie tu, tu jest yy, ta cecha RPGów, która w kontekście pl gier planszowych yy, jest takim właśnie wyróżnikiem RPGów, yy, takim dużym plusem. To znaczy, wiecie... Chcemy zagrać w RPG-a, a bardzo często ni do niczego nie musimy się przygotowywać. Nie, za, mało tego, nie musimy nic posiadać. W sensie jako gracze, nie ma jako jako nie W sensie, że wiesz, mistrz gry robi roboty, słuchajcie, tutaj. On oczywiście mu musi nam wytłumaczyć mi między innymi system i tak dalej. Mówi, że aha, do teraz dochodzi do walki, więc musi rzucić kostką i tak dalej. Ale on decyduje o efektach, o, o tym, co się wydarzyło, co się wydarzy za chwilę. O konsekwencjach o, o wyborów. On może nam też przygotować formatkę związaną z y, postacią, którą będziemy się wścielać. Wytłumaczy nam szybko, szybko systemy. I cechy, które, które możemy sobie wybrać, o których nam mówi. Ale rzeczywiście w This War of Mine. Y Trochę to ta, taka symulacja RPG jest, rzeczywiście poprzez te, te konsekwencje naszych wyborów w postaci tych paragrafów. No i dodatkowo to, że to chyba nawet, jak dobrze pamiętam, była jedna z tych pierwszych gier, w których nie musiałeś czytać, wertować całej instrukcji, tylko instrukcja mówiła ci, że teraz już zaczynasz grać. Nie? Tak, I tak. uczysz się I tak gry, było, tak. uczysz się gry już ją po raz pierwszy rozgrywając. I to też jest takie, taka typowa cecha, myślę, która może się kojarzyć z RPGami, że po prostu siadamy i gramy. Nie? I mistrz gry za chwilę zrobi nam robotę. No gry, kolejny odłam y, gier planszowych, które symulują doświadczenie związane z grami RPG. Czyli gry z aplikacją, których Ach. w ostatnim czasie też sporo się pojawiło. Nie? Ale zwróć uwagę, że nie ma, nie ma kolejnych, kolejnych, kolejnych gier z tym systemem. Nie ma, bo nie zacz, powstało posiadłość szaleństwa, powstało y, y, Descent. Y, Descent, powstał y, Destinies powstał jeszcze po duży śród ziemię mhm. i od chyba dwóch czy trzech lat cisza. W sensie nie tak. pojawiają się inne i to inne. Prawda. To prawda. To Ciekawe, czy to jest kwestia tego, że po prostu sam system jest kosztowny? Mhm. Czy to się po prostu nie sprawdza, ludzie nie chcą? Trudno mi powiedzieć. Ale zwróć uwagę, że bardzo dużo gier wychodzi o podobnej tematyce przygodowej i nadal nie ma w nich aplikacji, która pomaga ci grać. Mhm. inaczej bez niej nie zagrasz o, no bo tak, tak, w podróżach śródziemnych czy w posiedłości szaleństwa drugiej edycji musisz mieć aplikację musisz mieć grać. tak tak to jest ten niezbędny element czyli tak naprawdę mistrz gry który prowadzi nam historię, który też zarządza grą. To też jest bardzo istotne, bo on trochę nas wyręcza w tych wielu sytuacjach, w których powinien robić to sam gracz, a on po prostu mówi nam, kiedy ma coś wejść na planszę, kiedy, kiedy ma coś z niej zejść, kiedy mamy dołożyć jakiś kafel kolejnej przygody albo pociągnąć kartę. No, robi dużo ta aplikacja. No dobrego. i teraz, jeżeli chodzi jeszcze o gry, przygo o te różnice, myślę, że bardzo ważne jest to, Yy, że gracze, którzy do nas dołączają, nie muszą mieć kompletnie nic poza kartką i ułówkiem, tak. nie? Więc, prawda, więc tak naprawdę nie musi się przejmować wielkością stołu. Tak, tak. Bo równie tak. dobrze, możemy się wszyscy rościć na kanapie, możemy sobie wziąć jakieś tam podstawki pod papier no tak. i sobie siedzieć i po prostu sobie z sobą rozmawiać. No właśnie, bo myślę, że to na samym początku powinno paść, że taka totalna, najważniejsza różnica pomiędzy doświadczeniem płynącym z gier RPG w kontekście w porównaniu z grami planszowymi, no to jest taka, że gry, RPG to są gry wyobraźni. stary, no przede wszystkim gry wyobraźni. Nie wiem, czy pamiętasz, że my swoją, te, to, to co my ostatnio graliśmy w, w cyberpunk no to graliśmy online. No tak. Nawet kości musieliśmy mieć, po prostu w domu musimy mieć swój tak, kość, tak. albo powiedzmy, jak ktoś nie miał, no to Adrian rzucał za nimi. No tak, no kości są takim niezbędnym rzeczą, chociaż też fizycznie też ich nie potrzebujemy. Nie, nie, no już nie. aplikacje mam tak. do rzucania kościom, tak. Ja, możemy też w inny sposób testy wykonywać, nie? No właśnie, to jest taka główna różnica, taka nadrzędna, że Zobacz. tutaj potrzebujemy elementy fizyczne. Ty widzisz sposób, swojego wojownika w taki sposób, ja go widzę winny. Tak. Mój czarodziej po moim opisie będzie Twoim. wyglądał innym, jak Gandalf, a mój a wygląda jak, z, jak Merlin z, z lat 80. Z, z, dokładnie. Więc to jest chyba najpiękniejsze, że, że gry planszowe e, a gry fabularne różnią się tym, że możemy zamieszkać w, fa w fabularnych grach w swoim własnym świecie. Gry planszowe nas wyręczają w tym temacie, bo mamy już świat przedstawiony na kartach. Mm -hmm. na, na okład nawet sama okładka, pudełka już mówi, gdzie mieszkamy. Tak, ale to jest właśnie też jeden z elementów, które lubię w grach planszowych, przygodowych, które. Tak stymulują, pobudzają naszą wyobraźnię, nie? Tutaj Mistrz gry pobudza naszą wyobraźnią, swoją erudycją, narracyjnym mówieniem, chociaż style gry są różne, jeżeli chodzi o prowadzenie fabuły, nie? Farpega. Każdy mistrz gry trochę ma inny sposób no, no, tak. prowadzenia. Są mistrzowie gry, którzy właśnie tak filmowo prowadzą. W ogóle polecamy wam, jeżeli chcecie zobaczyć, jak filmowo należy prowadzić RPG, to Termos u nas w Cyberpunkach graliśmy, no to, to, to było takie doświadczenie bardzo filmowe. W sensie tak jakbym oglądał kadry z filmu i on to robił tak bardzo opisowo. A są mistrzowie gry, którzy bardziej właśnie tak stymulują prostymi zdaniami naszą wyobraźnię, bo wiecie, wystarczy powiedzieć na przykład znajdujesz się w opuszczonym domu. Tak. No, i ty wiesz, jak wygląda opuszczony tak. dom. Nie musisz każdego elementu tego, tego domu, pomieszczenia opisywać, jaką stare, opuszczone domostwo, i ty już je widzisz. Nie? Tak jest, no. y... Możesz tylko co najwyżej powiedzieć, ile ma pięter. Na przykład. Yy, tak, czy jesteś z tyłu, czy z przodu, i tyle. Tak, więc są, są tacy mistrzowie, którzy po prostu podają jedno, dwa zdania, i, ty, i, on, i on już dokładnie wie, że ty, ty potrafisz sobie to wyobrazić. A są mistrzowie, którzy opisują każdy element i to też bardzo dobrze wychodzi, nie? A w grach planszowych no to musimy mieć, no co musimy mieć? Ja w grubie to w grach planszowych. Ja jeżeli mamy ilustrację, no to ona też ma stymulować naszą wyobraźnię, nie? Bohatera jakiegoś mamy dynamicznie ustawionego w kadrze, no to ja widzę, że on właśnie już szykuje się do ataku, bo ja zagrywam kartę ataku i fajnie jakby na tej ilustracji był koleś, który wykonuje ten atak, nie? No właśnie. Fajnie jakby był jakiś cytat może, nie? Który trochę będzie dookreślał to, co się wydarzyło. Więc no gry korzystają z zasobów graficznych, tekstowych, korzystają oczywiście z tony plastiku, bo mamy tą postać, ale przecież gracze RPG też wykorzystują sobie jakieś fizyczne elementy, nie? Oczywiście, tak, tak. No, karty postaci, e, karty tak. przedmiotów. E, my mamy nawet chyba w tym wersji starterze, mamy, no, mamy karty przedmiotów, mamy mapę tak, świata. Tak. I, i, wiemy o tym, że w świecie gier planszowych są jeszcze eurogracze, czyli ci, którzy lubią liczyć. I stawiają na statystyki. I są takie gry, plan Więc, gry RPG, wiecie, w których w, walki, które się odbywają tak. w jakiś sposób, są systemem matematycznym, policzalnym, niepoliczalnym, którym próbujemy okiełznać. Yy, I właśnie poprzez nasze modyfikacje, czy pancerzy, broni. Czy tak jak w cyberpunku swoich, swoich wszczepów, tak? Możemy spowodować, że zamieni się to trochę na taką grę o, 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 o liczeniu, o tym, żeby zbudować sobie do, do, dobrego, do dobrego swojego bohatera, żeby narazić sobie w walce. To też jest ciekawe, że w grach fabularnych umawiamy się jako gracze z mistrzem gry, w którą stronę idziemy, bo wiecie, mogą być gracze, którzy lubią sobie pogadać. I są gracze, którzy lubią sobie po prostu przeżywać przygody i walczyć, więc to też jest dobrze, żeby na samym początku sobie ustalić zasady ze wspólnej tak. zabawy. Bo jeżeli ktoś jest, który czeka na wspaniałe dialogi i na wejście w rolę, a pozostali gracze chcą tylko, są tylko krasnoludami, którzy po prostu tylko żłopią miód i, i, i chcą walczyć z orkami, no to trzeba się zastanowić, czy to jest dla nas sesja po prostu wtedy możemy się. No tak, i, to warto sobie ustalić zanudzić, przed, no. przed sesją, nie? bo jakby gry planszowe m, wiele rzeczy chcą nam wytłumaczyć. Nie? Instrukcja nam tłumaczy, jak mamy się zachować w jakiejś konkretnej sytuacji systemowej. Nie? Gry, typ, m, gry planszowe rozgrywają się w bardziej takiej ustalonych sztywnych ramach, nie? Mhm. jakichś takich ograniczeniach i też fizycznych oczywiście, niż gry RPG. Gry RPG są bardziej otwarte niż gry, gry planszowe. Ale to właśnie to, 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 co ty powiedziałeś, to w grze Fabula Ultima, tam, tam podoba mi się taki jeden rozdział właśnie od, od, mówiący o tym, że Powinniśmy przed wyruszeniem w drogę, przed rozpoczęciem przygody, powinniśmy sobie ustalić pewne zasady. To znaczy, na przykład, zasady takie, które są, mogą być niewygodne. Czyli na przykład kwestie związane, nie wiem, z erotyzmem, że na przykład nie chcielibyśmy, żeby w naszej sesji pojawiały się jakieś sytuacje, w których dojdzie do jakichś erotycznych sytuacji relacje pomiędzy moim bohaterem a innym, bo nie chcę tego na przykład. No, nie chcę, żeby to było... Chociaż kosza. dziwne to jest, no ale na przykład. <głos> <głos> ale to właśnie, to, to, to jest ciekawe właśnie, że o tym się mówi w kontekście, bo może do różnych y, sytuacji dojść, kiedy sobie nie ustalimy, że na przykład nie rozmawiamy o tym i o tym, o tak. n, na przykład różnicach w naszych predyspozycjach y, erotycznych, nie? Y, y, żebyśmy nie rozmawiali o tym, nie? Jakby nie chcemy o tym rozmawiać, nie w wygodnych sytuacjach. Albo, ranych. nie wiem, no nie chcemy, żeby nasze... Albo żeby, żebyśmy, żeby bo... nie było brutalnych scen na przykład. Brutalnych scen, bardzo. albo na przykład kogoś stać Czyliśmy w ostatnim czasie prywatnie i nie chcielibyśmy znowu rozmawiać o, o śmierci na przykład. na przykład. Albo jest osoba, która jest osobą bardzo religijną i na przykład w grze RPG typu Ktulu. No ty... nie, to jest głupi pomysł. O nie, to, to nie to, to w ogóle nie powinno <laughs> To nie zagra wtedy. To nie powinno zagrać. Hmm. No. Hmm. Ale wiesz, no są różne sytuacje. No właśnie. A gra planszowa jakby ona... Instrukcja już sama nam tłumaczy, w jakich ramach to powinno się rozgrywać. <laughs> nie? Ale też jest sporo niedomówień, nie? Bo z, czym są gry przygodowe... Planszowe gry przygodowe, takie typowo, jako rodzaj, jako gatunek gier. No to są takie gry, które są nastawione na to, żeby opowiadać jakąś historię, żebyśmy my się czuli, że bierzemy udział w jakiejś historii. No najlepiej w wielkich przygodach. Najlepiej w wielkich przygodach. No to tak, no to właśnie Uratowaliśmy par... świat. Uratowaliśmy świat i tak Przed dalej. Zniszczeniem wielkiego króla. Tak, ważne są te relacje pomiędzy nami i tak dalej, ale kolejna rzecz, właśnie to, co z werpegach, czyli te rozmowy. Gry planszowe, przygodowe, powinny dawać nam możliwość no, grania nad stołem, nie? Rozmów na scenie. No tak, w sensie, dyskutując jak rozwiązać zagadkę, czy tak. masz jakiś pomysł na to. No najczęściej są też to gry kooperacyjne. Najczęściej są te gry kooperacyjne, w których właśnie musimy gadać nad sobą, które prowokują nas do tych rozmów, no bo gry RPG zasadzają się na rozmowę No dobra, poczekaj, a, a powiedz mi, a Nemezis jest dla ciebie grą przygodową, czy grą systemową? No i właśnie, widzisz, to, to jest takie, to jest właśnie, mówisz RPG i wiesz o co chodzi. Mówisz gra przygodowa, i to już jest troszeczkę takie bardziej bym powiedział, Szerokie pod względem definicji, bo to mogą być różne gry. Sam wiesz o tym, że dla ciebie wielką przygodą czasami może być rozegranie jakiejś epickiej gry. Słuchaj, no na przykład Euro. Dark, Euro. Dla, powiem ci, że my, jak my robiliśmy tą dużą, e, dużą spotkanie w Dark Ages, to słyszałem no to... głosy, że ludzie przeżyli tam przygodę, mimo że to no jest właśnie. gra stricte ekonomiczna. No właśnie, więc w grach przygodowych, znaczy w grach planszowych jest to. Ten rodzaj, ta kategoria gier przygodowych, nie ona dookreślona nie niedookreślona jest. tak do końca jest, no bo, no bo co będzie tą przygodą w grze planszowej, nie? To może być gra strategiczna, w której ty zbudowałeś wielką wioskę, przeżyłeś epickie bitwy, w których wygrałeś, nie? Zdobyłeś za nie punkty, ale, ale wygrałeś, ale tam jakby coś się wydarzyło w tej grze, nie? A Nemesis, no, no mimo wszystko bym powiedział, że tam, no ale tam też jest system, nie? Mhm. Zgrasz w system, który, system euro, który jest policzalny, który musisz sobie policzyć. Aha, to wykonam tę akcję dwa razy, potem wezmę broń i tak, uda mi się wtedy go zastrzelić. Okay. No i wiedzisz, nie? zobacz, na przykład w takiej grze ekonomicznej mogę przeżyć przygodę, a nie do końca w grach typowo fabularnych, czyli w RPG-ach, nie do końca mogę zagrać, nie do końca mogę poczuć tą ekonomię. Mhm. Ale jak widzisz, podaliśmy też takie przykłady, w których tych ekonomia może być, nie? Może istnieć, tak. Może zaistnieć. Może zaistnieć. To wszystko oczywiście zależy od yy, trochę od systemu, też, który wybierzemy. Zdecydowanie, tak. No bo y, wydaje mi się, że Fallout daje dużo większą możliwość tej, e, tej ekonomii y, niż na przykład Dune. Mhm. Tak, ale na przykład ja. Bo w Dune ja... nie jest ważne to, ile mam pieniędzy na koncie. Ale zobacz. A ale... w Falloutie jest istotne, że mam kapsli. To, to prawda. No i masz tu dużo tych perków i możliwości rozwijania broni, postaci, no. etc., i tak dalej. Ale zobacz, w Falloutie ja myślę, że na spokojnie, na luzie, byłbyś w stanie jako mistrz gry stworzyć taką kampanię, taką sesję, w której będzie za zarządzać armią i będzie to gra y RTS, zarządzania zasobami ludzkimi w wielkiej bitwie kosmicznej na przykład albo na planecie. Jesteś w stanie zbudować taką sesję. No. No powiedzmy, że tak, no. no. powiedzmy, że tak, można, no. W sensie, że no, 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 można. No, no jakby jest to możliwe, ten system naprawdę Duna daje takie możliwości, że tam możesz mieć cechy swojej armii, możesz wiedzieć jaka arma, że tam nie wiem, masz truperów, masz tam właśnie tych fremenów, którzy mają takie akcje, takie wysyłasz tam... Tylko, że pamiętaj, że gra... Możesz to że, zrobić, nie? że pamiętaj, że RTS to jest gra zręcznościowa. Kto szybciej będzie klikał na klawiaturze, skróty klawisze? Podobno tak. <laughs> podobno tak. Yy, no wiesz, ale jakby w sensie system może ci. Tak, tak pozwolić, no ale nie? że możemy poczuć tą, tą ekonomię. Oczywiście, zgadzam się. Natomiast myślę, że nadal musisz być przygotowany, żeby grać w grę fabularną. Tak. A z planszów po prostu siadasz, ktoś ci tłumaczy zasady, po jednej rozgrywce umiesz w nią grać. Nie musisz czytać kilkanaście godzin podręcznika i robić tysiące notatek, żeby zapewniać każdy aspekt techniczny systemu. No właśnie. Yy... Czyli planszówki robią to różnie, no bo tak by, mówiąc o przygodzie, no to tak, wiecie, możemy szeroko mówić o przygodzie, każdy przeżywa przygodę zawsze. Po... Ja nawet teraz przeżywam pewną przygodę, je, jest nagrywając przygodę, podcast. Nie? Można grać w gru, grube, suche euro i też można przeżywać przygodę, ale wiecie, mówimy o konkretnej przygodzie, nie? Takiej, w której gdzieś rzeczywiście wcielamy się w bohaterów i przeżywamy te jakieś narracyjne zdarzenia yy, i wchodzimy w dialogi, w rozmowy i tak dalej. No to są takie gry planszowe, nie? Oni, umówiliśmy już o nich takich y, typowych y, tytułach. Mamy na przykład y, biuro śledcze, y, śledztwa w Arkam Innej Tajemnicy. Gra, która jest grą o, bardziej o czytaniu niż o taką grą typowo planszówkową, gdzie mamy elementy, które musimy sobie łączyć. W ogóle gry detektywistyczne, te planszowe są, mają to do siebie, że trochę nas prowadzą za rękę, dużo tego nie odkrywamy de facto, tylko po prostu musimy rozwiązać zagadki, żeby dalej pójść z fabułą. Tak, i tutaj w y, biuro śledcze Sherlock Holmes detektyw doradczy, mieliśmy też wersję taką typową, y, wiecie, w których mamy po prostu detektywa w, i, w, r, i czas rozgrywający się właśnie w czasach Sherlocka Holmesa. A jakie to są temat... czasy Sherlocka Holmesa? No na pewno tak jak z Tulasem chyba, nie? No bo czasy Sherlocka Holmesa to jakie to są czasy, no bo to jest fikcyjna postać. Ona hmm. nie istniała, więc jakie to jest czas. Ale jakie to są to są lata chyba, które są lata? To są hmm. lata. To jest chyba 18 wiek. No właśnie. A to jest Chyba to jest? A może początek XIX wieku. A tu się co się dzieje w którym wieku? Nieważne. Nieważne, wieku, to nie, ważne. nie jest istotne. Ale właśnie czas rozgrywania jest, jest istotny, czy ten, ten świat, w którym to się dzieje, nie? Mamy planszówki, które rozgrywają się w różnych czasach, w różnych miejscach. Różnie jest ta fabu fabuła budowana poprzez paragrafy albo poprzez właśnie tak jak w biuro śledczym, gdzie mamy po prostu y Fragmenty tekstów, które trochę tam symbolizują gazety, że my przeglądamy sobie jakieś artykuły, fragmenty z gazet, z książek itd. Tak I my po prostu to czytamy. To normalnie by nam opowiadał mistrz gry, gdyby to była gra RPG, a my tutaj mamy po prostu fizyczne skrawki jakichś tekstów, które musimy czytać. nie? I tam się rozgrywa I gra. I sami musimy na to wpaść. No bo i my musimy... nie mamy mistrza gry, który nam tak. podpowie, czy dobrze myślimy. No i co, ale u, dedukcji, u, uważasz, że te. No ja się zanudziłem na tym. W sensie ale... nie, nie ruszyło mnie w ogóle. No dobra, ale uważasz, że ona, jeżeli ma robić to, co robi, w sensie, czy mieć takie poczucie, że przeżywasz przygodę jakąś, gdzie nie ma mistrza gry, a robią to kartki papieru, na których jakiś tekst jest zapisany, to robi to spoko? Dobrze to robi to? Wiesz, co ja mam Robodę? właśnie. Ja mam duży problem e ze względu na to, że moja żona lubi kwestie kryminalne, detektywistyczne, to ale... przerobiliśmy i kroniki zbrodni, i biuro śledcze y i, i szukamy tego typu gier. I mhm. powiem Ci, że. Bardziej to jest nadal um, łamigłówki, bardziej przypominające escape Room niż de facto przygoda. Mhm, mm Okej. Okay. No właśnie, bo tu do, do kolejnego tematu do, dotykasz, jak gra planszowa może tworzyć te przygody. Ale wiesz, to może być to, to też jest też nasze, nasze widzenie tego. Jakby może, to jest, mo, może to jest to, że my. No i nie chcę powiedzieć, że idziemy na skróty, bo raczej czytamy wszystko, co jest dostępne. No w kronikach zbrodni nie da się czegoś coś pominąć. No tak. Natomiast nadal są to gry w grze, nie? że rozwiązujemy trochę jak krzyżówka, żeby rozwiązać całe hasło, no to musisz zrobić kilka, kilka kolumn i jakby rozwiązujesz zagadki, żeby rozwiązać dużą zagadkę, która. A do tego wszystkiego jest przyszyte pewna historia. Ale czy ja przeżywam przygodę? No nie wiem, trudno mi powiedzieć. No nie, jest to, nie jest to. Nie mam takiego. nie wiem, może to jest kwestia tego, że, że ja traktuję, że przygoda jest wtedy, kiedy ja na nią mam wpływ. Mhm. Nie? Czyli, że jakby ja tworzę tą przygodę. Czyli ja zdecydowałem, że tam poszedłem, tam coś mi nie wyszło, to skierowało mnie na te tory, a to są konsekwencje tego i to wygrałem dlatego, bo to. A w kronikach zbrodni jest tak, że po prostu no czytasz i na sam koniec decydujesz, no on był winny, on był winny, ile dostajesz punktów koniec kropka. Mm -hmm. No tak, czyli znów dochodzimy do tych ograniczeń związanych z planszówkami, że ta historia już została napisana, a ty musisz krok po kroku chodzić sobie po tych ścieżkach, które wymyślił autor gry, nie? Mm -hmm. Więc w grze fabularnej RPG to wygląda inaczej, bo mamy tą symulację tego otwartego świata. Wiemy o tym, że mistrz gry zawsze może inaczej postąpić niż w scenariuszu, który no, sobie napisał, ale wiesz nie? Piotrze, filozoficznie to możemy powiedzieć, że mistrz gry równie dobrze może trzymać takie same ramy y, fabularne jak w grze planszowej. Może trzymać i pewnie są tacy mistrzowie, którzy sobie, wiecie, trzy godziny siedzą i sobie spisują skrypty i sobie spisują na kartce, na kartkach papieru całą fabułę, którą sobie wymyślili. No. Ale wiesz o tym, że są też taki mistrzowie, którzy świetnie Świetnie improwizują. Nie? No oczywiście. Którzy potrafią właśnie wyjść poza ten główny tak, no wątek. Bo, nie, swój. bo ty coś zrobiłeś, tak. prawda? I on doszedł do wniosku, że to tak go dobrze zainspirowało, tak. że stworzył ci nowy level tak. gry w ogóle. Nie? Dokładnie, więc y, ty, ty, no, no. słuchajcie, no, gra pewnych rzeczy po prostu dla nas nie zrobi gra planszowa, bo została już wcześniej napisana, stworzona, jest skończona. I jest, jest zamknięta. I to jest skończony, zamknięty, zamknięty skrypt i koniec, jakby nie zmienimy tego. Są oczywiście gry, ja uważam, że świetną robotę Time Stories robiło pod względem fabularnym i symulacji yy, doświadczenia yy, jakby płynącego, podobnego do RPEG-ów. Time Stories to była tak naprawdę matryca, w ogóle szkoda, że, że ten projekt nie jest rozwijany na, nadal, dalej. Bo to Time Stories to była gra matryca, w której mieliśmy oczywiście karty, mieliśmy historię, w podstawce była historia skończona, którą jak już zagraliśmy, to już znaliśmy ją na pamięć, ale były wydawane kolejne karty, które mogliśmy sobie wykorzystywać w tej matrycy planszówkowej Time Stories, która symulowała to doświadczenia, wcielania się w rolę, przeżywania przygody. To była gra kooperacyjna. Znaczy jest nadal, bo tak, bo ona funkcjonuje nadal. Jest trudna do dostania, ale gdzieś tam można jeszcze kupić. I to ona robiła robotę pod względem fabularnym rzeczywiście, bo tam odkrywaliśmy sobie karty, chodziliśmy po jakiejś posiadłości, na przykład po jakiejś lokacji i my nie czytaliśmy tej karty, tylko my opowiadaliśmy tam, co widzimy. Nie? Mieliśmy na przykład informację, że jesteśmy w biurze, znaleźliśmy coś tam, coś tam i musimy opisywać to z naszej perspektywy innym graczom. Tak, no, no i powiem Ci, że takie to, to, działało. to było przeżycie przygody wtedy. No. Miałem takie coś. Mimo, że gra systemowa, nie? No Mimo, bo że. Dyspo... Naszym czasem, znaczy naszą tak. akcją jest czas, tak? Tak. tak. No, spoko to było. Wiesz co? Tutaj sobie czytam naszego Discorda, gdzie się no. wypowiadali nasi patroni. Wiesz co jest ciekawe? Że Jachuras Yahura, tutaj mówi, że najważniejsza jest przygoda, eee, czym jest, że, że wie, że mistrz gry opowiada, ogrywa. Czekaj, tak naprawdę to najważniejsza jest przygoda, którą tworzy, opowiada, odgrywa mistrz gry. Eee, czym mniej tabelek, kości innych wskaźników, tym lepiej. Ale wiesz co mi to do, zainspirowało? Do czego? Że mistrz gry może naginać grę. Mhm. Że, yy, że można przykład stwierdzić, że poziom gry, albo nie, nazwijmy to sobie, że w Danielu weszliśmy do Lochu i poziom rozgrywki jest zbyt trudny jak na poziom graczy, którzy się znaleźli, i hmm. on, żeby ratować naszą przygodę, a, okay. może naginać pewne zasady, że no bo mimo wszystko najważniejsza jest ta historia i przygoda, którą przeżywamy, dobra zabawa, a nie to, że na pierwszej sesji zostaliśmy pokonani przez kobolta, prawda? Nie, nie o to tak. chodzi. W grze planszowej jest sztywny Musisz system. Musisz się trzymać nie, i jeszcze, musi być balans. Mm, no tak. Tak, tak. Bo ja za twórca... psujesz grę. Tak. Na więc przykładu. jakby nie możesz naginać zasad, musisz się trzymać zgodnie z zasadami, a w RPG-ach y, mimo wszystko misz gry ma dużą możliwość tutaj takiej interpretacji albo takiego tworzenia, żeby mimo wszystko było dużo bardziej przyjemnie. Mm. <tryk> Tomasz, nasz, nasz patron, napisał, że w papierowym RPG-u najlepsza jest całkowita dowolność decyzji. O tym, czy właśnie wspominaliśmy. Jeśli mistrz gry jest doświadczony, to gra nie stawia przed nami właściwie żadnych ograniczeń. Możemy robić wszystko i ze wszystkimi. Podręcznik jest tylko zarysem świata i opisem mechanik, które równie dobrze mogą być modyfikowane, o to, co ty mówiłeś, nie? Modyfikowane dla lepszej, przyjemniejszej gry. Dla mnie najciekawiej jest wtedy, gdy kostkami rzuca się jak najmniej, a najlepiej wcale. Rzut kość mi wybija z imersji. Sprawny mistrz gry ogarnie 90% gry bez rzutów. W planszowych jednak są jakieś określone ramy, zasady, których musimy się trzymać. Twórcy nie są w stanie przewidzieć wszystkiego, co wymyślą, wymyślą gracze. Nie? Czyli jakby kolejny raz mówimy o tych ramach, sztywnych ramach gier planszowych. Nie? Tutaj pierwsze napiszę jeszcze, jeszcze do ostatniego pytania. Yy, tutaj pierwsze, co przychodzimy na myśl, to aplikacja. Nie trzeba szukać mistrza gry, wszyscy mogą być po tej samej stronie historii, a rolę mistrza przejmuje aplikacja. Yy, to ma oczywiście swoje ograniczenie związane z koniecznością używania sztywnych zasad, ale nie każdy o. może i nie każdy potrafi być mistrzem gry. Nie, takie mhm. ułatwienie. Wydaje mi się też, że może, możecie polemizować, ale planszowe RPG będą przystępniejsze dla całkowitych amatorów z powodu obecności jakichś sztywnych ram. W których czujemy się bezpieczniej po tak, prostu. Tak, o, nie? to właśnie to, nie? to jest właśnie to, bo jeżeli nie znamy świata, w którym się, no wiecie, nie wiem, jak działa lina w tym świecie, albo gdzie mogę kupić linę, no to jeżeli w planszówce wiem, że na bazarze leży lina, to ją kupię i wiem, jaka jest jej cena, a w grze RPG, no wiecie, muszę się podpytać, nie do końca wiem, czy to jest dobry pomysł i, i jakby może nawet nie wpadniemy na niektóre rzeczy, no bo nie wiemy, jak funkcjonuje świat, więc trzeba się przygotować i przeczytać to, po prostu. Yy... Nie wiem, czy pamiętasz naszą no. rozminkę. Graliśmy w no. Cyberpunk'a. Mieliśmy taką rozminkę, bo my graliśmy w tę starszą wersję, która była jeszcze z lat 80. i zastanawialiśmy się, jak rozwiązać system związany z tym, że, że połączenie z internetem jest w taki sposób, że musimy się podłączyć wtyczką. Pamiętasz, że dla nas, dla nas hmm. dzisiaj a, okay. internet jest w telefonie, nie? Hmm. A, a dla nich trzeba było się, żeby skorzystać z, z, z możliwości siły no to on musiał się wtyczką podłączyć do sieci. Mhm, okay. Rozumiesz. I jakby długo rozmawialiśmy przed sesją jak, jak traktować to Czy to wykorzystujemy, że to działa czy W taki zmieniamy. sposób jak my znamy Czy w taki jak jest w oryginale nie? To, też jest, to też jest pewne ramy, które stworzy nam system w których musimy się trzymać No ale mimo wszystko zobacz Musisz znać świat grając no tak, w RPG-a. Tak, tak. Musisz znać setting, tak zwany treść mhm. Co robią RPG lepiej A czego nie potrafią planszowe gry przygodowe Tutaj nasz patron Marek Napisał, że tego nie robi gra, tylko mistrz gry, który opiera swoją przygodę na jakimś systemie. Tak naprawdę to najważniejsza jest przygoda, którą tworzy, opowiada, odgrywa mistrz gry. Czym mniej tabelek, kości i innych wskaźników, tym lepiej. To ma być powieść, która pisze się przez to, w jaki sposób gracze odgrywają swoje postacie, a mistrz gry prowadzi je przez kolejne rozdziały. Dzięki takim sesjom można pisać później książki lub nawet tworzyć seriale no właśnie i odwrotnie co robią lepiej gry planszowe, przygodowe, a czego nie robią RPG. Jak planszówki możecie wskazać, które waszym zdaniem najlepiej odzwierciedlają systemy RPG? A, patrz powyżej. Rozumiem. A, okej, okay, bo Marek napisał, odpowiedział na pytanie w tym poprzednim pytaniu. Mm. Mm, okej. Okay. Y, jakie planszówki robią to najlepiej? Jak RPG, które symulują RPG? Nie ma takich. O. A jeśli miałbym już coś wskazać, to może coś w stylu detektyw, podróże przez śródziemie. Tyle. Okay. Słuchajcie, jest bardzo smutna konkluzja. No. Taka, że wśród naszych patronów jest mało graczy RPG. To trzeba zmienić. Piotr. Tak, to trzeba. Muszą grać. Nie, a tak całkowicie poważnie. Przede wszystkim bardzo Wam dziękujemy, naszym drogim patronom, za aktywność na grupie mhm. Discordowej. Tak, bo tu rozwinęła się dyskusja później w ogóle, bo oni odpowiadali na pytania, ale później się rozwinęła dyskusja ogólnie. No. No. I chcielibyśmy Was zaprosić do tego świata RPG, żebyście sobie próbowali, szukali, bo może odkryjecie kolejną jakąś, jakąś jakiś swój talent na przykład do opowiadania historii albo poczujecie mięte i będziecie po prostu chcieli się u siebie w mieście zgadać na sesję, tak. bo wiecie, bo to też jest taki element, że w planszówkę możemy sobie zagrać solo, to jest taka moda, albo w grę wideo. Mm -hmm. A jednak w RPGa to trzeba się spotkać, trzeba znaleźć mistrza gry, trzeba wejść na forum, trzeba się gdzieś zgadać na mieście, no i już może tak. jakieś nabudowanie relacji, przyjaźni. Ja też cieszę się z tego, że mimo, mimo wszystko te światy, choć różne, to one bardzo, bardzo się przenikają. Taka konkluzja już na koniec tego podcastu, że oczywiście są rzeczy, które lepiej robią RPG od planszówek, ale są rzeczy takie, które planszówki robią lepiej, nie? Chociażby właśnie z, tym, z, tego, z tego względu, że one rozgrywają się w pewnych ograniczeniach, a dla nas one są bezpieczne po prostu. Nie, tak. że nie wymagają od nas takiej inwencji twórczej jak RPG. Nie? Są osoby, które zamkną się, nic nie powiedzą, albo na przykład dużo nie będą dawać od siebie, nie? a w planszówkę by zagrały przygodową na przykład. Nie? Tak. Więc, wiecie, te ograniczenia mogą być na plus i na minus. też wszystko zależy od tego, czego oczekujemy. Dobrze, że jest jedno i drugie. Tak. Ale my nie mówimy, co jest lepsze, bo każdy z nas je różne rzeczy, jeździ innym samochodem i bawi się w inny sposób. Tak, i wszystko daje nam to, co po prostu lubimy w danym momencie. Słuchajcie, szerzej też będziemy mówić o, o grze Mroczna Amulet w takim tym materiale poświęconym właśnie też m.in. RPG-om na Polsat Games. I to jest gra, która rzeczywiście też dodatkowo stworzona przez autora, który... który od wielu lat propaguje kulturę grania w gry RPG i z, jest fanem rpg i zrobił coś, co mogłoby przekonać planszówkowiczów do RPG-ów, taką, być taką pierwszą furtką, bo jest to gra karciana, w której e, może nie tyle będziemy opowiadać epickie historie, ale może być takim przyczynkiem, co jest najważniejsze w rpg No bo w rpg mistrz gry tak sumarycznie tworzy nam jakieś Przeszkody, które musimy pokonać. Zagadki, które musimy rozwiązać. Nie? I wokół tego tworzymy sobie jakąś fabułę. A tutaj w postaci kart mamy właśnie te przeszkody. Każdy z nas może być po trochu tym mistrzem, bo każdy z nas będzie w tej grze ymm, tworzył, zagrywał karty przeszkód, a inni gracze muszą zagrywać karty y, rozwiązań tych, tych przeszkód, nie. I dodatkowo zagrywając taką kartę, zawsze musimy dopowiedzieć, co się wydarzyło. Więc Mroczny amulet, jest to gra nazywa się to gra fabularna, która rzeczywiście może w kilku względach, chociażby w kontekście opowiadania historii, rozwiązywania zagadek, może być takim przyczynkiem do tego, yy, czym jest gra RPG. Może, bo oczywiście to jest tylko pewien wycinek, nie? No, a ja powinienem to trzymać w ten sposób. O, i teraz jest, teraz jest mroczna mulet gra fabularna. Są oczywiście dodatki, które tak. dodają więcej ryzyka i pikanterii, dodają nam jakieś elementy związane z czasem, wiedzą i wydłużaniem rozrywki, czy multiversa, które mogą spowodować, że będziemy w każdym możliwym świecie, jaki sobie wymyślicie, zagrać. Tak, więc jeżeli szukacie czegoś, co nie ma aplikacji, gry, w której nie ma też mistrza, bo jeżeli nie chcecie mieć takiego, wiecie, guru, który będzie prowadził historię, to myślę, że mroczny amulet może być dobrą alternatywą, żeby wskazać jakie może być doświadczenie płynące z przeżywania przygody w grach RPG. Bo ta gra też może posłużyć jako inspiracja w ogóle do pełniejszego rozgrywania tak. fabuły i przygody. Co jest zawsze to, to będzie myślę, że możemy taką płętę zrobić Piotrze. Co zawsze na sam koniec naszego podcastu jest? co jest? Muzyka. A, okej, okay, no I w jest. W jednej i w drugiej polecamy, żebyście sobie grali z muzyką. Tak, muzyka tak, łagodzi tak. obyczaje, muzyka pomaga nam, żebyśmy Głębiej poczuli przygodę, zbudujcie sobie ścieżkę dźwiękową, czy do gry fabularnej, czy do swojej planszóweczki, żebyście poczuli tą przygodę głębiej. I no. zachęcamy Was w ogóle, żebyście poznawali nowych ludzi, poznawali nowe przygody, nowe światy i żebyście byli ludźmi otwartymi na innych i na inne światy. Tak, a jeżeli nie lubicie ludzi i innych światów, no to też macie pewną alternatywę. Możecie grać fabularne gry, gry RPG solo, y, na przykład te gry książkowe, które teraz są też bardzo popularne a, i no, też no, można fabułę no, sobie no, tworzyć no, i tam todymować no. decyzje i to są te te książkowe gry paragrafowe i one też są spoko, nie? No, więc jakby widzicie wszystko dla wszystkich. Wszystko jest. Nie? Żyjemy w pięknych czasach. No. My wam serdecznie dziękujemy za uwagę. Tak. To był podcast programy TV, czyli Piotr i oczywiście Marcin. I co? I kończymy. Tak, i pamiętajcie oczywiście, żeby zasubskrybować, jeżeli tego nie robicie, żeby udostępnić. A jeżeli w ogóle bardzo lubicie pogramy TV, no to wpadajcie na Patrona. E, no, Piotrze, wiesz, że przysz możecie, przyszły tak jest. odcinek jest jubileuszowy? Jest. To 150 musi, będzie. To, to musi być jakiś sztos, jakiś temat. Dajcie nam w ogóle w, w tutaj teraz w komentarzach jakiś temat, sztos na jubileuszowy odcinek podcast programy. Jakiś taki super temat, taki wiecie, na jubileuszowy odcinek. To my zrobimy taki odcinek. Chyba, chyba, że będzie jakiś taki, wiecie, obraz oburczy, to chyba nie, nie wiem. Komentary zrobimy. <suszy>